Spotykamy się tu dzisiaj ponownie w ważnej sprawie. W takiej sprawie, jak się spotkaliśmy przy Rings of Power w sprawie fantasy i jej niegodnej reprezentacji. Ale zanim, moi drodzy, pozwolicie, że oddamy głos mistrzom. Witam oczywiście wszystkich widzów, wszystkich przybyłych tutaj w poważnej sprawie obronie fantastyki. Mianowicie stwierdziłem, że zanim w ogóle zabierzemy się za omawianie dwóch pierwszych odcinków Wiedźmina Netflixowego sezonu trzeciego, oddamy głos absolutnej, niekwestionowanej mistrzyni. Mianowicie oddamy głos Lauren Schmidt-Hiesrich, którą od dzisiaj i od zawsze będziemy nazywać Fistech. Trzeci sezon Wiedźmina ma być wierniejszy książkom. Czytamy w artykule. Lauren Schmidt-Hiesrich, którą będziemy nazywać Fistech, w najnowszym wywiadzie dla Collidera ponownie przyznała, że trzeci sezon Wiedźmina będzie wierniejszy książkom. Deklaracje te padły po raz pierwszy już kilka miesięcy temu, ale fani byli sceptycznie do nich nastawieni. Oczywiście wiemy, że fani nie mają racji. Teraz showrunnerka powtórzyła swoją obietnicę, przyznając, że Czas Pogardy był łatwiejszą książką do adaptacji. Łatwiejszą. Ja myślę, że Lauren Schmidt-Hiesrich zasługuje na to, żeby czytać ją głosem Piotra Pokraśko. Trzeci sezon, zwłaszcza zaraz po drugim, jest znacznie bardziej bezpośrednią adaptacją. Ponownie tylko z podstawowej perspektywy scenariusza ta książka jest łatwa do adaptacji i tak naprawdę jest. Można ją podzielić na duże wydarzenia, jak wiele innych fabuł. Prawda jest taka, że oczywiście zawsze zaczynamy od książek, ale w wywiadach dużo razy powtarzam, że nie da się bezpośrednio przenieść kartki z książki na ekran. Generalnie przeniesienie kartki na ekran nie jest proste, ale myślę, że tutaj chodziło raczej o słowa w książkach, niemniej kontynuujmy. I myślę, że tak długo jak to robimy, dopóki staramy się angażować w tę historię w sposób, w jaki on je chciał odpowiedzieć. Co tak naprawdę polega na zjednoczeniu rodziny, wtedy czuję, że jesteśmy na bezpieczniejszym terytorium. Wiedzieliśmy, że chcemy coś zrobić w tym sezonie, nie mówię coś. Więc wykorzystaliśmy drugi sezon, nawet gdy zmieniliśmy historię, aby przygotować wszystkie rzeczy, o których wiedzieliśmy, że chcemy je teraz pokazać. Uważam, że dla mnie będzie wystarczająco ekscytujący i będzie zawierał wystarczająco dużo romansu, rodziny i serca. A także wszystkie te bitwy i potwory, których ludzie się spodziewają. I myślę, że utrzymamy zaangażowanie widzów, ale też, że naprawdę zatrzymamy te osoby, które są z nami, ponieważ zakochali się w Wiedźminie od Andrzeja Sapkowskiego. Ja myślę, moi drodzy, że to jest dobry wstęp, tak generalnie rzecz ujmując, ten wstęp uświadamia nam rzeczy. I jest ono tyle ważne, że jak zobaczycie sobie na Netflixa, będziecie na przykład chcieli odpalić Wiedźmina, pamiętajcie te słowa Lauren Schmidt-Hiesrich o tym, że widzowie będą podekscytowani. Mianowicie jak wlazłem na swojego Netflixa i stwierdziłem, zobaczę na głównej stronie pewnie, będzie tutaj taka, wiecie, top 10 seriali w Polsce. Otóż Puszka Pandory, Czarne Lustro, Matka do wzięcia, Glamorous, Outlander, Fałszywy profil, Delete, Dorwać mordercę, Jeszcze nigdy oraz Titans. Myślę, że to jest dostateczny komentarz dla wszystkich tych, którzy by mówili, że nie można tak mówić, że fani nie mają racji, że dobrze wie Tomasz Bagiński, producenci Wiedźmina i Lauren Schmidt-Hiesrich, którą będziemy nazywać Fistech, jak sprzedawać content, jak sprzedawać Wiedźmina. Otóż także w kraju, w którym narodził się Wiedźmin Andrzeja Sapkowskiego, a przypominam, to jest ta książka, którą tak łatwo było zaadaptować, nie jest wyświetlany nawet na 10. pozycji wśród topowych seriali, więc może zamknijmy
od razu tę dyskusję dotyczącą tego, bo ja już widzę te nagłówki, że to się ma sprzedać. Otóż to się ewidentnie nie ma sprzedać. Wiedźmin jest po prostu na miejscu zerowym, ewidentnie. Z oburzeniem, moi drodzy, zacząłem ten live, zwłaszcza, że, a w zasadzie recenzję live, zwłaszcza, że Andrzej Sapkowski jest bliski memu sercu. I od razu muszę wam wyznać jedną rzecz. Obejrzałem wszystkie 5 odcinków, będziemy sobie teraz omawiali 2 i później kolejne. Oczywiście zaraz też będę wyczytywał wasze komentarze z czatów, ale już teraz zaznaczę, że jeżeli wy myślicie, że to jest ekranizacja Czasu Pogardy, to informuję, że nie. Znaczy, to jest ekranizacja z pogardą Czasu Pogardy, bowiem są tutaj wątki z przynajmniej Krwi Elfów, z Chrztu Ognia i z Czasu Pogardy, że są wymiksowane w taki sposób, że ja z moją pamięcią, a czytałem Wiedźmina w latach 90. i 2000, ja nie wiem absolutnie nic, co się wydarzyło przez te 5 odcinków. W związku z powyższym musicie mi pomagać. Nie obejrzałem 2, tylko na razie obejrzałem wszystkie 5. Nie wiem absolutnie nic z tego, co się wydarzyło. Najzabawniejsze jest to, że ludzie mówią, że 5 odcinek jest najlepszy. Jest to tak zwana tischnerowska trzecia prawda. Czyli wiecie, jest prawda, jest tys prawda, jest gówno prawda. I to jest ta trzecia tischnerowska prawda. Więc ci z was, którzy nie widzieliście Wiedźmina w całości, przestrzegam, poczekajcie do 27 lipca, wtedy będzie całość i obejrzyjcie sobie wtedy to w taki sposób, żeby można było na przykład przewijać wątki, które mnie śmiertelnie nużyły. Sawaska, dziękuję za trybut. Henry upada pod ciężarem Netflixa po raz trzeci. Tak właśnie jest. Nie dziwię się, moi drodzy, absolutnie, krótko mówiąc, obejrzawszy już te 5 odcinków, że Henry Cavill zrezygnował. Wszystkich dołączających do grona trybutariuszy zbiorczo witam i bardzo dziękuję. Nirimi, też dziękuję ci za trybut serdecznie i... Sprawdzam, moi drodzy, czy są jeszcze jakieś rzeczy dotyczące samego Wiedźmina, bo będziemy się starali, ażeby tematycznie to było utrzymane, żeby później się rzecz przydała wszystkim, którzy będą chcieli zapoznać się z opinią moją na ten temat. A zatem jako fan Wiedźmina od razu mogę powiedzieć to, co wszyscy przewidywali i to, co ja również przewidziałem, zrobiwszy tę miniaturkę jakiś tydzień temu, mianowicie Wiedźmin od Netflixa jest awful, nie jest w nim nic dobrego, nie przypomina ani Wiedźmina growego, ani nie przypomina tego Wiedźmina książkowego. I to jest bardzo ciekawe, bo mam wrażenie, że coraz bardziej Netflix dochodził do wniosku, że jednak fajnie byłoby się upodobnić do tego Wiedźmina growego, który zyskał taką renomę. I teraz nawet zatrudnili, wyobraźcie sobie, Percival Schuttenbach podobno. Nie weryfikowałem tej informacji, ale pozyskałem ją z zaufanego źródła, mianowicie od Adama Flamby, który napisał książkę Wiedźmin Historia Fenomenu i podzielił się tym na fejsie. W związku z powyższym przekazuję dalej, jeżeli słyszeliście brzmienia Percila Walowe, moi drodzy, to właśnie dlatego, że tam Percival Schuttenbach wreszcie już jest. Tak, więc jest Percival. Apeluję o muzykę z Wiedźmina III. Gdybym miał prawa do muzyki z Wiedźmina III, byłaby muzyka z Wiedźmina III i nie będziemy, moi drodzy, kalać Wiedźmina Netflixowego muzyką z Wiedźmina III, ponieważ jest to absolutnie nieadekwatne. Więc od razu mówię, podjęte są wszystkie wątki, które były w drugim sezonie Wiedźmina. A więc wracają menhiry, tak? Wraca księga menhirów. Stregobor się pojawia tam, gdzie się nie powinien pojawiać. Wszystkie te rzeczy, które nas denerwowały, w dalszym ciągu będą was denerwować w trzecim sezonie. Jeżeli którykolwiek aktor wam nie pasował, będzie was denerwować tym bardziej. Jeżeli chodzi o rzeczy, które zostały wypuklone przez marketing Netflixa, czyli oczywiście chodzi o homoseksualny wątek Jaskra i Radowida, on został wypuklony marketingowo przez Netflixa wyłącznie w tychżeż celach. To znaczy nie ma ani żadnego uzasadnienia w serialu, ani żadnego sensu i w zasadzie jest całkowicie pomijalny. I szczerze wam powiem, że to jest też jedna z rzeczy, które bym najczęściej robił, gdybym nie chciał dla was zrobić tego omówienia, mianowicie po prostu bym to wszystko pomijał, bo się tego oglądać nie da. Jest to śmiertelnie, ale to śmiertelnie nudne. Wszystkiego, ja mam niczego dla Sandry urodzinowego w każdym razie. W dobrym momencie masz urodziny, bo już się robi tak strasznie ponuro, że bogowie, moi drodzy. A zatem, without further ado, moi drodzy, to co się dzieje w Wiedźminie od samego początku, mianowicie już w pierwszym odcinku trzeciego sezonu mamy scenę, której ja w ogóle nie zrozumiałem, nie wiedziałem, co się dzieje, bo pamiętacie, co się działo pod koniec drugiego, tak, sezonu, mianowicie Eskel zamieniony w drzewo, to znaczy został Entołakiem, następnie dowiedzieliśmy się, że przez menhiry wychodzą potwory i trzeba było zaczopować menhiry. I jeszcze do tego wszystkiego, przypominam, mieliśmy jeszcze motomyszy z Marsa. To była ta scena, w której Ciri razem z Geraltem i z Yennefer trafili na dziwną marsjańską planetę i zostali zaatakowani przez Eredina z dzikim gonem. Dokładnie wyglądali, czy tak naprawdę przez NL, ale nie przejmujmy się lore Sapkowskiego, bo to nie ma absolutnie żadnego znaczenia, którzy wyglądali dosłownie jak motomyszy z Marsa. Więc jeżeli liczyliście na to, że w jakikolwiek sposób ktoś przypomni wam te wydarzenia, jesteście w głębokim błędzie. To znaczy,
znaczy pierwsze co dostajemy to scenę, która jest absolutnie niewyjaśniona. Znaczy ja się zastanawiałem, o co tutaj chodzi na samym początku. Znaczy to był gość, który mówił w bardzo taki, wiecie, wyszukany sposób, używając frymuśnej mowy erudycyjnej. Ja nie miałem zielonego pojęcia, o co chodzi w tej scenie. Wiedziałem tylko, że ona została nakręcona po to, żeby Henry Cavill mógł powywijać mieczem, a to jest najlepsza rzecz, którą robi Henry Cavill w ogóle tutaj. I tak, macie rację absolutnie, to jest profesor i jego banda, na podstawie której zresztą powstała postać znakomita magistra w Wiedźminie pierwszym. Ale nikt nam nie mówi, że to jest profesor, nikt się do niego w taki sposób nie zwraca, ponieważ dialogi pisane przez Loren Schmidt-Hiestrich, którą będziemy od tej pory nazywać Fistech, właśnie mają tę charakterystyczną cechę. Nie mówią wam w dialogach, gdzie jesteście, kto mówi, do kogo się zwraca. Nie dostajecie tych wszystkich informacji. Co dostajecie? Natomiast dostajecie filery. I te filery zarazem ze scenami akcji absolutnie nie są w stanie nam stworzyć jakiejś sensownej sceny. To chyba scena walki z profesorem, pisze FRS. Dziękuję ci za trybut Jaxą i Kantorem z czasu pogardy, najemników ściągających Jen i Ciri po zabiciu braci Myślepcze przez Geralta, nie inaczej. Natomiast zwróćcie uwagę na to, że potrzeba niestety tutaj przypisu, żeby człowiek się zorientował, o co chodzi. Czas pogardy dla materiału źródłowego zwraca uwagę pierwszy zaklinacz, ja ma absolutną rację. Więc to, moi drodzy, że już nie wiemy, kto jest na ekranie, jest cokolwiek problematyczne. Wiecie, dlaczego jest to problematyczne? Ponieważ generalnie rzecz biorąc, żeby w ogóle wiedzieć, co się dzieje w tym serialu, and I shit you not, nie gównuję was, musiałem mianowicie odpalić sobie w trakcie oglądania The Witcher Season 3 Cast All Actors and Characters, ponieważ ja nie mam zielonego pojęcia, który Rayswap, który bohater, który Rayswap akurat został na ekranie przedstawiony, który bohater teraz został wykastowany w sposób, który nie powinien być wykastowany, więc ja sobie przeglądałem tak, żeby sprawdzić, a tak wygląda Jaskier, a tak wygląda Tisaya, o to jest Vilgefortz, w ogóle sobie go tak nie wyobrażam, ach, to była Triss Merigold, o, Royce, nie mam zielonego pojęcia, kim jest, o, Stregobor, o tak, tak, jasne, Kahir, już sobie przypominam, ach, tak teraz wygląda Fringilla Vigo, nie pamiętałem, przepraszam, o, Emperor Emery wygląda zupełnie inaczej niż w grach, oczywiście całkowicie celowo, bo równocześnie jesteśmy w stanie modelować postać Geralta w 100% na grach, ponieważ powody, ach, tak wygląda Franciszka Findebry, przynajmniej ma spiczaste uszka, bo wiecie, wiedźmińskie elfy odróżnia się od ludzi tylko tym, że mają spiczaste uszy. Ach, to jest Filipa Eilhart, okej, okay. Zupełnie bym nie poznał Dijkstry. Książę Radowid, poznałem go po pięknej skórze, która została wzięta spod kominka typowej karczmy w Zakopanem, przepraszam wszystkich górali. Ach, to jest Rins. Dobrze, już pamiętam, jak wygląda Sabrina Glevisik. Nie mam zielonego pojęcia, kim jest Dara. A, jeszcze, żeby było śmieszniej, jeżeli pamiętacie, bo ja już nie pamiętam w tym momencie, był taki grajek, który konkurował z Jaskrem, Marx się zowił i Jaskier dwa razy go wspomniał we wszystkich powieściach. I wiecie co? On ma więcej czasu ekranowego niż pieprzony Vilgefortz. W związku z powyższym nie dziwcie się, że biedny Krzysztof absolutnie nic nie wie i nic nie rozumie. A zatem, wracając do naszego wspaniałego serialu. Ta scena, która jest tutaj na początku, służy tylko temu, żeby była jedna, jedyna scena akcji. A, i wiecie, to się tak kończy, tutaj jest uciachana głowa, jest... O! Wiedźmin! Wieśmin! O! Moc jest i epickość. To jest tyle w zasadzie, więc wszystkie te grzechy montażu dźwiękowego, takiego charakterystycznego dla seriali lat 90., które zawsze staram się obśmiewać na bez schematu, że wiecie, macie nagle du-du-du-dum! I koniec sceny. A potem macie du-du-du-dum! I jest następna scena. No i tak się zresztą kończy ten, tak nawiasem mówiąc, odcinek piąty, więc dlatego nie oglądajcie proszę odcinka piątego, zanim wyjdzie odcinek szósty, siódmy i ósmy, ponieważ dostaniecie du-du-dum! I cliffhanger, tak? Nie znoszę tego stylu montażu, jest to absolutna tragedia. Czy sezon trzeci Wiedźmina jest gorszy od Rings of Power? Nic nie jest gorsze od Rings of Power. Co to za symbol? To jest, moi drodzy, vagina dentata. Jest to symbol wszystkich scen seksualnych, które pojawiały się w Wiedźminie, a pojawiały się tylko po to, żeby się pojawiły sceny seksualne, a dentata jest dlatego, że Loren Hiestrich oczywiście obnaża wtedy kły i psuje nam całą przyjemność.
Co się dzieje dalej? Trudno powiedzieć. Sandra, dziękuję za wsparcie od 16 miesięcy. Obejrzeliśmy, szkoda, ja mam podobnie. Mianowicie tutaj mamy piękne, to co jedyne nawiasem mówiąc w całym serialu i pomyślałem sobie, kurczę, może będzie dobrze. To są jedyne sceny plenerowe, kiedy mamy jakiś ładny rzut z dronów i o, proszę, proszę, buszują sobie nasi bohaterowie, eksplorują, prawie jak myśmy eksplorowali Ongiś-Welen i znajdują schronienie. Dlaczego znajdują schronienie? Ponieważ są ścigani. Tyle musimy wiedzieć. Co mnie najbardziej oburza w tej sekwencji? Mianowicie oburza mnie w tej sekwencji, że te wszystkie dialogi, które macie, i tutaj akurat nieprzypadkowo się pojawia liścik, mówicie, że to była róża, symbol róży. Dlaczego to jest symbol róży? Dlaczego ten symbol róży był duży? To jest list, moi drodzy, dokładnie ten, który wysyła Yennefer do Geralta. Do Geralta! O! To jest Geralt, a nie Geralt. I w książkach korespondencja Yenny Geralta, jak pewne pamiętacie, tętniła erotyzmem i namiętnością, ale równocześnie złośliwością i zdystansowaniem. I do dzisiaj pamiętam, jak cisnąłem strasznie, jak Geralt napisał do Yennefer, miła przyjaciółko. No i Yennefer odpowiedziała mu, miły przyjacielu. I wiecie, to było złośliwe, to było interesujące, to było ciekawe, przede wszystkim bardzo ludzkie. No dostaliśmy z tego coś zupełnie i to absolutnie innego. A mianowicie dostaliśmy Lauren Schmidt-Hissrich, którą będziemy od dzisiaj nazywać Fistech, która autentycznie i bez żenady potraktowała to nie jako sarkazm, tylko jako normalną wymianę zdań. W związku z powyższym w Netflixowej wersji będziecie mieli Dear Friend. Drogi przyjacielu. Tak jest, drogi przyjacielu i droga przyjaciółko. Wiecie, co jest jeszcze najzabawniejsze? Nie wiem jak wy, ale ja zostałem nauczony, że listy działają w ten sposób, że na przykład ja jestem tutaj. A tu jest niuchacz, okej? Okay? I ja teraz, żeby z niuchaczem korespondować, ponieważ ja jestem w tym miejscu, a on zajmuje inną pozycję kwantową, ja muszę z niuchaczem korespondować na odległość. Znaczy jeszcze byłoby pół biedy, gdybym mógł do niego wrzasnąć, prawda? Wtedy wszystko w porządku. Natomiast jeżeli niuchacz będzie, nie dajcie bogowie, dalej, to co wtedy? Jeżeli niuchacz będzie w Paryżu, ho! A jeżeli niuchacz będzie na innej planecie, wiecie, co się wtedy robi? Na przykład pisze się list. Co robi Geralt i Yennefer w tej wersji Netflixowej? Mianowicie piszą do siebie listy, jak są od siebie na odległość 3 kroków rzutu beretem albo pierogiem. Czy ktoś mi może wytłumaczyć sens tego rodzaju zabiegu scenariu pisarskiego, ponieważ ja tego nie rozumiem. Autentycznie przez pierwsze, to jest jakaś minuta w sumie ta scena, cały czas Yennefer i Geralt piszą do siebie, dlatego macie to też zresztą italikami, kursywą. Korespondencję tego autoramentu nie żartuje, tak się dzieje. I co więcej, to nie są jakieś, wiecie, tętniące erotyzmem listy, bynajmniej. To są dialogi właśnie takiego netflixowego autoramentu. Może kiedyś dowiodę, uda nam się odbudować wzajemne zaufanie. Piszę list na jednym wdechu, który mi kazał pisać hollywoodzki scenarzysta, który absolutnie nie rozumie stylu Andrzeja Sapkowskiego. Markus Feniks pisze, że wystarczy seria jest zgodny z polityką Netflixa. Ja nawet tego nie robią dobrze, tak szczerze powiedziawszy. Wedex pisze, że widział sceny pierwszej ciarki żenady przypominały takie wywołane fanfiki 12-letniego chłopaka, przepraszam, że ktoś dorosły mógł to napisać. Nie obrażajmy 12-letnich chłopaków, którzy przynajmniej z fanowskim zacieszem cokolwiek piszą. Czego tutaj nie ma, to właśnie zrozumienia dla prozy Andrzeja Sapkowskiego z tą, wiecie, lapidarnością, żartobliwością, erudycyjną swadą, kulturalnym i kulturowym zarazem oczytaniem. Nie ma tego w zasadzie. Nie ma tych wszystkich gierek intertekstualności, żarcików, polotu, poczytności. Nie ma, po prostu nie ma tego. Są drętwe dialogi, którymi przerzucają się bohaterowie i one-linery i jeszcze do tego wszystkiego, teraz tego nie zobaczycie, bo no nie jest to na taką skalę, naprawdę te pierwsze sceny jeszcze są w porządku. Tu macie Geralta z marsową miną przeglądającego pergamin. Jak wiecie dobrze, pergaminy, listy, które się wysyła do siebie, zawsze się wysyła na cennych inkunabułach. To jest stronica tak, lekko patrząc, wycięta z jakiegoś grimuaru, więc nie mam zielonego pojęcia, dlaczego jena akurat coś takiego zrobiła. Koszmar absolutny.
Czy będzie sceny Ciri uciągającej konno w burzy przed gonem do Geralta? Będzie. Będzie ta scena, ale nie w tych odcinkach. Zostało to zmontowane z treningiem Ciri i Ciri, moi drodzy, uczy się najpotężniejszego zaklęcia ever. To znaczy Ciri uczy się podnoszenia kamienia. Nie wiem, czy oczywiście uda mi się to klikać, jak znam życie. Nie muszę klikać w ten sposób, ponieważ nie mogę wam pokazać w całości. Dominiku Okleju, dziękuję ci serdecznie za bycie Jamnikołajem, podarowanie wsparcia społeczności. A zatem Ciri ćwiczy wyłącznie podnoszenie kamieni. To jest wszystko, co robi. I nic więcej. Z pewnością pozwoli jej to się obronić przed dzikim gonem i całą resztą. Scena z dzikim gonem, nawiasem mówiąc, jest jedyną, kiedy miałem ciarki w całym serialu, więc no nie ma na co czekać. A, i teraz początkowe sceny polegają wyłącznie na tym, że bohaterowie uciekają przed kolejnymi zagrożeniami. Ponieważ bandyci w którymś momencie ich znajdują, naturalnie nie wiemy, co to są za bandyci, kim oni są. Jeżeli w ogóle nie czytaliście na przykład Andrzeja Sapkowskiego, chcecie to oglądać, nie będziecie wiedzieli, kto kim jest w 100%. Ja nie pamiętam sagi, w związku z powyższym miałem bardzo podobne wrażenia. Nie miałem zielonego pojęcia, jak się nazywają, po co bandyci, tak? Co się pytasz, tak? Bandyci puścili chatę z dymem. Czego się pytasz? Co chcesz? Co chcesz wiedzieć jeszcze? Ciesz się, oglądaj, głupi widzu. I tyle. Mam wrażenie zresztą, jak patrzyłem na to, jak gra Henry Cavill, że on już naprawdę starał się dać rzeczywiście performance swojego życia, oddać honory postaci i widać było dobrze, że chce odejść z honorem z tego serialu, ale na pewno było widać, że chce odejść. Coś przerażającego absolutnie. Moja nadzieja umarła tak jak drzewo, które czarowała Ciri. I tak, to jest drugie zaklęcie, którego Ciri musiała się nauczyć, mianowicie musiała się nauczyć, w jaki sposób ożywić drzewko, ale nie ma żadnych szans, żebym się w to wklikał, moi mili. A zatem ucieka sobie nasza chwacka. O, tutaj jest konfraternia, tutaj Ciri usiłuje drzewo naprawić, nie udaje jej się. Geralt cały czas otrzymuje listy od Yennefer, która jest oddalona od niego 7 metrów, co nie ma absolutnie żadnego sensu. Potem mamy kolejne sceny plenerowe podróży, absolutnie nie wiadomo dokąd. I na tym polega pewien problem tego serialu i to jest znaczący, to znaczy w powieściach fantasy, jak dobrze wiecie, dobrze jest, że było wiedzieć, gdzie się idzie. Jeżeli to jest Warhammer Fantasy, ostatecznie gra figurkowa, prawda, miniaturowa, powiedzmy, maluje się miniaturki i robi się rzeczy. Jeżeli to jest zatem gra figurkowa i ma mapę, to tym bardziej w powieści fantasy jest potrzebna mapa. Ona jest potrzebna po to, żebyśmy wiedzieli, kto gdzie jest albo kto gdzie zmierza. Jeżeli wiemy, że zmierza na północ, chcemy wiedzieć, gdzie zmierza. I z jakiegoś powodu są mapy do uniwersum wiedźmińskiego dostępne, a mimo to Netflix absolutnie to ignoruje. Nie mówi nam niczego. Ja szczerze powiedziawszy już bym wolał, że miał tak, George Lucas robił, żebym przynajmniej dostawał jakiś napis. Tak wiem, narzekałem na napisy w Rings of Power, ale mimo wszystko były one tam, tak? Coś dawały. Narzekałem najbardziej na ten World Art, który się pojawił przy, pamiętacie, te spalone ziemie i Mordor. O Jezus, to było okropne i przerażające absolutnie. Więc dramatyczna sprawa. Wiedźmin na TVP... Wiecie, to jest tak jak porównywanie Wiedźmina z TVP z Wiedźminem Netflix. To jest tak porównywanie sytuacji, w której mielibyśmy do wyboru dżumę albo cholerę, albo ktoś by nas zapytał, czy chcesz, żebym ci odrąbał prawą rękę czy lewą rękę, a może, czy, nie wiem, czy chciałbyś, żeby ci wywrócić ciało na lewą stronę, czy może na prawą. No nie, i w jednym i w drugim przypadku jest to niepożądane. Ja pamiętam, jak oglądałem dawno temu Wiedźmina na TVP, on trącił właśnie takim paździerzem, jak wszystkie seriale fantasy wtedy, a było ich sporo, Xena Wojownicza Księżniczka, Conan, bardzo, bardzo dziwny serial, który się nazywał Mroczny Rycerz, który był tak leniwie napisany prawie jak Wiedźmin i antagonistą w tym serialu był Czarnoksiężnik, który się nazywał Mordor. Więc przepraszam, trudno sobie wyobrazić coś bardziej niestaradnie skonstruowanego światotwórczo. I pamiętam, że takim przełomem była Gra o Tron, kiedy ja zobaczyłem serial zrobiony tak, serial historyczny, ale to jest serial fantasy, realistyczny i krótko mówiąc, od tego momentu mamy troszeczkę inne standardy względem produkcji fantasy. Tak samo jak od momentu wypuszczenia Avatara, czy teraz Dune'y Denis Villeneuve'a, będziemy przykładali troszeczkę inną miarkę do produkcji science fiction, więc z całym szacunkiem dla fanów, którzy wiedzeni nostalgią mówią, oj, Danuta, nie wiem, kto tam, nie wiem, czy była Danuta Stęka, nie mam pojęcia, czy Żebrowski, wszystko jedno. Okej, bardzo się cieszę z waszej nostalgii, ale nie zmienia to faktu, że to wyszło bardzo dawno temu, jest klepawe i paździerzowe,
i niech zostanie tam, gdzie jest tego miejsce w archiwum, bo naprawdę nie trudno w tym momencie zrobić nawet w Unreal Engine fanowskim wysiłkiem w ciągu kilku lat coś, co będzie 30 razy lepsze pod względem technicznym. Jeszcze Sabrina nastoletnia księżniczka i tak dalej, czarownica. Ksena wojownicza księżniczka oczywiście, że była dobra jak na tamte czasy, bo widzę, że cię strasznie oburzacie, ale na tamte czasy, okej, ja to wtedy oglądałem, bo nie było alternatywy, a bardzo bym chciał, żeby była alternatywa. Polski serial był zły, pisze Rysław, ale przy tej abominacji to jest mistrzostwo. Witamy Rysława swoją drogą. No dobrze, wracając zatem do abominacji, moi mili. A zatem w naszej abominacji trafiamy w którymś momencie do mroźnej chatynki. Nie mam zielonego pojęcia, gdzie jest ta chatynka, z uwagi na przyczyny już wcześniej wymienione. To znaczy, nie wiem, gdzie jestem na mapie, nie wiem, co tu się dzieje. A jeżeli bym miał przejrzeć to, co jest w czasie pogardy na początku, wiecie, co jest w czasie pogardy na początku? Ja wam przeczytam, co jest w czasie pogardy na początku, okej? Bo pamiętajmy, że Rolland Schmidt-Hiesrich powiedziała, którą będziemy nazywać Fistek, że to jest zrobione według książki. Okej, w porządku. Do tego, by móc zarabiać na życie jako goniec konny, mawiał zwykle Applegat, wstępującym do służby młodzikom, potrzebne są dwie rzeczy. Złota głowa i żelazna dupa. W tym momencie już poziom pisania Andrzeja Sapkowskiego jest 10 tysięcy razy lepszy niż wszystko, co potrafi Lorenz Schmidt-Hiesrich, którą będziemy od tej pory nazywać Fistek. Złota głowa jest nieodzowna, poucza młodych gońców Applegat, albowiem pod ubraniem w płaskiej, przypasanej do gołej piersi skórzanej sakwie, goniec wozi tylko wiadomości mniejszej wagi, które bez lęku można powierzyć zdradliwemu papierowi lub pergaminowi. Prawdziwie ważne, sekretne wieści, takie od których wiele zależy, goniec musi zapamiętać i powtórzyć komu trzeba. Słowo w słowo, a niekiedy proste to są słowa i wymówić trudno, a co dopiero zapamiętać. Aby zapamiętać zaś, aby nie pomylić się powtarzając, trzeba mieć iście złotą głowę. Może to jest Applegat. Czekajcie. Niemożliwe. Musimy go znaleźć, bo to jest zrobione według książek, moi drodzy. Lorenz Schmidt-Hiesrich sama to powiedziała. Może to jest Applegat? Może to nie był profesor? Może to jest Apple? Jezu, ja wiem, to jest plot twist! Tak naprawdę Geralt jest gońcem, który ma złotą głowę i żelazną dupę. I w ten... To o tym mówił Tomasz Bagiński, jak Tomasz Bagiński powiedział, moi drodzy, a mam to przygotowane, zobaczcie, że wymiana Kavila na Hemswortha będzie osadzona w fabule Wiedźmina. Zaskakujące słowa Bagińskiego. Geralt, to może o to chodzi, że to jest goniec Applegat tak naprawdę. Ja wiedziałem, że Tomasz Bagiński nie pozwoli, żeby tak było, żeby fani byli zmartwieni. Mamy bardzo dobry plan wprowadzenia nowego Geralta w naszej nowej wizji Geralta z Liamem. Nie wchodząc głęboko w te pomysły, popatrzcie, jaka wolta, jak wodzi nas za nos. Tak naprawdę już to nam pokazali, ponieważ byłby to ogromny spoiler. Jest to również bardzo bliskie meta pomysłom, które głęboko są zakorzenione w książkach, zwłaszcza w Pani Jeziora. To też jest zmyłka, tak naprawdę to czas pogardy. Zresztą Pani Jeziora i tak nie będzie zekranizowana, bo to nie jest adaptacja, tylko fantazja Lorenz Schmidt-Hiesrich, którą od tej pory będziemy nazywać Fistek. A zatem, wracając do Wiedźmina, tak? Gdzie byliśmy? A, już wiem, byliśmy w mroźnej chatynce, w której także nie ma Applegata, ale już przynajmniej wiemy, jaki będzie plot twist. Applegat jest na początku drugiego odcinka, nie wierzę w to, ale pokażcie mi go, ponieważ nikt mi go nie przedstawił. Co się dzieje tutaj? Nawet nie pamiętam, co się tutaj dzieje. Tutaj były, a już wiem, wiecie, jak to zostało opisane, bo specjalnie po to, żeby wiedzieć, co się wydarzyło w tych odcinkach, przeczytałem sobie, moi drodzy, coś, co bym przeczytał przed egzaminem ósmoklasisty albo maturą, mianowicie synopsis. Pierwszy raz coś takiego musiałem zrobić, nie miałem zielonego pojęcia, co się wydarzyło. I otóż, moi drodzy, w synopsis mówią nam bardzo wyraźnie, czy to jest odcinek pierwszy, mówią nam, że tutaj jest, że wszyscy gonią Ciri, tak? Więc na pewno o to chodzi, tak? Że oni cały czas uciekają, więc już wiemy, co się dzieje. Cały czas uciekają, jest jakiś mały bonding. Zobaczcie, tutaj jest jeszcze większy bonding. Ciosnek, dziękuję ci za trybut. Geralt i Ciri bardzo szybko wybaczyli Jen, że ta przed chwilą próbowała zabić Ciri, żeby odnowić manę. Co tam? Przecież zapominamy o całym wątku z Babą Jagą, który został wprowadzony w drugim sezonie, razem z Eskelem, który stał się Entołakiem, przypominam. Absolutny koszmar. Więc zauważcie, że problem polega na tym, że to nie jest ani adaptacja powieści Andrzeja Sapkowskiego, mimo tego, co mówi Lorenz Schmidt-Hiesrich, którą będziemy od tej pory nazywać Fistek, ale również jest to niezgodne we własnym kontinuum, które tworzy ten serial. Boże drogi! To jest Leszkel. Leszy i Eskel, ładne. Jest tylko jedno narzędzie narracyjne, dzięki FRS za trybu dla wprowadzenia nowego aktora. Wiesz, Krzysztof, co Wilgefortz zrobi z Geraltem? Może Dryady mógł zrobić operację plastyczną. Jest to możliwe, zwłaszcza,
że Tanet podobno ma zostać przedstawione tutaj. Ale ja finalnie nie wiem, czy bohaterowie znaleźli się w Aretuzie, czy na Tanet na samym końcu, ponieważ serial nam tego nie mówi. Jest to absolutny koszmar. Bo podłącza EKG poza w blisko. No nie dziwcie się, moi drodzy, jeżeli ja mam w tym momencie 12 minut, 45 sekund pierwszego odcinka, czyli przypominam odcinka, który otwiera trzeci sezon serialu na podstawie jednej z największych sag fantasy, jaką wydała nasza ojczyzna, jak również jednej z bardziej znanych sag fantasy w tym momencie na świecie, i ja się nudzę, no to jak ja mam się nie rozindyczyć, moi drodzy? Czy chcę obejrzeć anime po tym odcinku? Wiecie co? To anime, nawiasem mówiąc, które jest z Wezemirem, jest 30 razy lepsze od tego, co tutaj znajdziecie. Chciałbym zwrócić uwagę przy okazji, jak jesteśmy tutaj na tej pięknej scenie. Popatrzcie, jaki to jest ładny kadr. To jest charakterystyczna cecha serialu Netflixa, mianowicie za każdym razem będziecie mieli green screen z tyłu, albo po prostu złą kinematografię i złego operatora kamery, który wszystko robi tak, aby to był green screen. W związku z powyższym będą ostrzeni aktorzy na pierwszym planie i będzie taka ładna mora z tyłu za każdym razem, ale moi drodzy, przede wszystkim zobaczcie, jaka to jest staranna kostiumografia. Żeby nie było wątpliwości, że Yennefer z Wengerbergu jest czarodziejką, to tutaj macie taki wzorek z... O! To są, moi drodzy, płatki, tak, śniegu, bo ona jest maginią mrozu, jak caryca Katarina z Warhammera Fantasy z Kislewu, więc już wiemy dlaczego. To jest specjalnie po to wzięto z H&M-u tężesz koszulinę. Nie wiem dlaczego akurat Ciri została ubrana w taką chłopską otomanę, ale co tam, czy sukmanę w zasadzie w tym przypadku. Ja myślę, że można jedynie zachwycić się tymi kostiumami. Mi są absolutnie wspaniałe. Tęskniłem również, powiem wam, za wątkiem, który jest absolutnie unikatowy dla Netflixa, to znaczy zatrudnienia niskorosłych aktorów w roli krasnoludów. Uważam, dlatego powiedziałem wam, jak powiedzieliście, Krzysztof, Netflix polityka. Przepraszam najmocniej, jeżeli by Netflix rzeczywiście chciał być poprawny politycznie, nigdy w życiu nie zatrudniałby niskorosłych w roli krasnoludów. A ponieważ to zrobili, mimo że kiedy pokazał Peter Jackson we Władcy Pierścieni? Bardzo dawno temu, powiedział Krzysztof, nie pamiętam dat, ale będzie to spokojnie z dwie dekady temu, że można dwumetrowego aktora grającego Gimliego sportretować tak, że będzie wyglądał jak krasnolud. Jak wiecie dobrze, postęp kinematograficzny cofa się, a nie idzie do przodu, w odróżnieniu od tego, jak funkcjonuje każdy inny postęp prócz kinematograficznego. To jest taki wyjątek potwierdzający regułę. Nie jestem w stanie tego pojąć. Dla mnie to jest kompletnie oburzające i zupełnie serio i całkowicie uważam, że za każdym razem, jak widzę krasnoludy, mam taki efekt Doliny Niesamowitości, tudzież Uncanny Valley. Uważam, że to jest nabijanie się. Absolutnie nie zmienił się też ten portret krasnoludów od tamtego czasu. Jako się rzekło, w zasadzie tylko Geralt ma sensowne kostiumy. A, i żeby nie było, akurat nie mam żadnego problemu z castingiem Ciri. Myślę, że Ciri daje radę w tym sezonie. Spoko się ją ogląda, bardzo sympatycznie. Mam tylko jeden problem z nią, który widać troszeczkę wtedy, kiedy są zbliżenia na Yen i na Ciri. A mianowicie, nie wiem, czy też to zauważyliście, ale Ciri wygląda, jakby była jakieś 20 lat starsza od Yen. Więc ja bym się do tego pojęcia, dlaczego akurat na coś takiego wpadli. No ale wpadli, cóż na to jesteśmy w stanie poradzić. Potem, moi drodzy, mrok się wkrada, mrok wije się. Zupełnie jak w StarCraftie, a mianowicie pojawiają się znowu nienazwani bohaterowie, nie mam pojęcia kim są, jeżeli jesteście w stanie to wskazać, to wspaniale i bardzo dziękuję. Ci bohaterowie mają tutaj, o to jest Rins, to wiemy, magus ognia, który ich ściga, natomiast oni tutaj mają takiego straszliwego potwora, wiecie, ten potwór chce wyjść zza tych drzwi, to jest potwór szkolony na to, żeby tropić starszą krew. To jest oczywiście też wątek, który znajdziemy bez najmniejszego problemu w książkach, a jeżeli chcecie go znaleźć, to przyda się wam na przykład znajomość imion tych postaci oprócz Rinsa. Ja nie jestem w stanie niestety tego powiedzieć w żaden sposób. Jen jest taka piękna, mówicie. Nie mam żadnego problemu jakoś z wyglądem Jen. Ja mam problem z wyglądem postaci, które nie jestem w stanie rozpoznać jako postaci, bo wiecie, Jen przynajmniej, co by o niej nie mówić, ma jakiś atrybut, po którym jestem w stanie poznawać, tak? To znaczy Jen ma tę nieszczęsną swoją gwiazdę, prawda? I jak ja spojrzę na Jen i widzę tę gwiazdę, to już wiem, że to jest Jen, tak? I jeszcze ma fiołkowe oczy, więc spoko pod tym względem. I myślę, że jeżeli by w ten sposób postaci
postaci były portretowane w różnych serialach, to znaczy, żeby miały określone atrybuty, po których ich rozpoznajemy, to wtedy nawet race swapping mi nie przeszkadza, ale w momencie, w którym wszyscy wyglądają identycznie, to jest pewien kłopot. Takim moim małym marzeniem, pisze Szycun, jest to, żeby jako serial zrobili twórcy pół wieku poezji później. No to jest fanowski serial z duszą, który aż wstyd przywoływać w tym konkretnym przypadku. Piszecie, że Rinsa gra inny aktor. Być może, tego nie prześledziłem w każdym razie. Oczywiście, że widziałem nowy trailer Duny. Duna jest wspaniała i też nie powinniśmy o niej wspominać w kontekście tej abominacji serialu. Potem, moi drodzy, potem mamy sceny z elfami. Elfów już wiecie, jak rozpoznawać w świecie Wiedźmina. Mianowicie rozpoznajemy ich po tym, że wyglądają dokładnie tak samo jak ludzie, ale mają doklejone spiczaste uszy. Jest to jedyna cecha, która różnicuje elfów od ludzi. Jeżeli ktokolwiek grał w Wiedźmina II zwłaszcza, to wie, jak bardzo jest to źle zrobione w zestawieniu z grą. W grze Skojatel czy elfowie w ogóle w ogólności mieli po prostu inną osobowość. To było czuć absolutnie. Fringilla Viggo też była charakterystyczna brunetka z bladą cerą. A nie, czekaj, tak. Nie. Niestety, moi drodzy, Rings of Power miał przewagę nad Wieśkiem, można było sprawdzić imię danej postaci. Tak, absolutnie, przeszkadza mi to niesamowicie, że nie mogę tego teraz zrobić. Co się dzieje w wątku elfów? Moi drodzy, dużo zmian. Mianowicie elfowie nienawidzą ludzi, a ludzie nienawidzą elfów. Koniec zmian w wątku elfów. Nic więcej się tutaj wartościowego nie pojawia, ponieważ nie wiem, kim są postaci, które rozmawiają, nawet nie interesuje mnie przesadnie ich dynamika. A jak wiecie, scena ta jest dość rozdęta. Bardzo dużo ludzi i recenzentów, zauważcie, że rozróżniłem te dwie grupy, mówi, że w serialu Wiedźmin, konkretnie w sezonie trzecim, mamy bardzo dużo wątków politycznych. Jak ja słyszę, że w serialu fantasy są wątki polityczne, myślę sobie, Gra o Tron, Ród Smoka, rzeczy. No nie, bardzo mi przykro, nie ma tutaj rzeczy, tutaj jest taka polityka klepawa. Powiedziałbym, że to jest taka polityka typowa z ulicy Wiejskiej, okej? Okay? Jeżeli szukacie tutaj wątków politycznych. I od razu mam bardzo złe wiadomości, to znaczy te wątki parapolityczne wypełniają jakieś 3/4 pięciu pierwszych odcinków, więc miłego oglądania. Wygląda jak Zamek Czocha, to wygląda jak Zamek Czocha. Moi drodzy, nie narzekajcie na Zamek Czocha, chciałem uprzejmie zaznaczyć, że wszystko jest lepsze od, zrobię aluzję do przepięknego zwrotu, który usłyszałem tuż przed streamem, a mianowicie bitwy pod Ogrodzieńcem, zwanej niesłusznie w tym serialu bitwą na wzgórzu Soden. To nie jest absolutnie bitwa na wzgórzu Soden, to jest bitwa pod Ogrodzieńcem i należy tak się o niej wypowiadać za każdym razem. Jest to absolutnie przecudowne. Teraz tak, to jest, moi drodzy, kadr, który spokojnie mógł być z Korony Królów. Ja już narzekałem na to przy Rings of Power, powiem tylko jeszcze raz, jeno o tym, mianowicie, jeżeli macie serial, w którym wszystkie kostiumy wyglądają dokładnie tak, jakby zostały przed sekundą zaniesione na plan i założone przez aktorów, to znaczy, że jest pewien problem. W fantasy zawsze chodzi o realizm. Realizm przejawia się na przykład tym, że jeżeli ja bym w tejżeż koszuli poszedł, powiedzmy, do kopalni soli Wieliczka i na przykład, nie wiem, przez cały czas przytulał się do ścian, okej? Okay? To wiecie, co by się stało z tą koszulą? Byłaby cokolwiek brudna. Bohaterowie serialów Ring Power albo Wiedźmin, tudzież właśnie Korona Królów, charakteryzują się tym, że ich stroje są zawsze nieskazitelne. I to sprawia, że nie czujemy realizmu świata. Realizm nie polega na tym, że odwzorowujemy stroje, bo Wiedźmin to jest świat, to jest allotopia para średniowieczna, jak sam mówi o niej Andrzej Sapkowski, czyli inny świat w kostiumie średniowiecznym. Aha, to damy temu łańcuch taki, jak mieli feudałowie, albo tej każemy nosić łaszki z grubsza z XVI wieku, bo czemu by nie? A później ktoś będzie miał zbroję z XIV, bo okej, robimy stylizację mediewistyczną, średniowieczną. Ale ta stylizacja jeszcze wymaga tego, żeby być realistyczną w pełni, żeby faktycznie te stroje się jakoś zużywały. Rozbawiło mnie zdanie mumii na czatach, tachają pralki ze sobą. W czym problem? Tak. No i tutaj mamy, moi drodzy, Dijkstra, który się pojawia i ja nie mam zielonego pojęcia, kto teraz jest królem w Redanii. Ja naprawdę nie mam zielonego pojęcia. W każdym razie wątek Redanii będzie cały czas. Proszę nie obrażać Ogrodzieńca. Tak jest w fantasy, zawsze chodzi o realizm. Fantasy się w ogóle tym różni od baśni, że jest realistyczne. To kiedyś bardzo ładnie powiedział Stanisław Lem, mówiąc, że tak jak baśń jest grą o sumie zerowej, to znaczy dajecie rękę księżniczki, a w zamian dostajecie pół królestwa, tak w fantasy dalibyście tę głowę smoka, na przykład nie dostalibyście żadnej ręki księżniczki, tylko jakiś Peter Baelish wbiłby wam sztylet w plecy i kopnął w dupę, tak, Brandona Starka, i wszyscy by się dziwili, o, jak to jest możliwe, że ojej, jak, no nie, no straszne, przecież to powinno być sprawiedliwe, prawy rycerz snycerz, mówi
mówicie, że to jest król Wyzimir. Dobrze, wierzę wam w 100%, zatem moi drodzy, przed wami król Wyzimir, który będzie się krzywił i również rozmawiał z Dijkstrą, który nie wygląda jak Dijkstra, tylko jak mój nauczyciel plastyki z podstawówki. No ale powiedzmy, że nie jest i tak bardzo źle z castingiem Dijkstry, biorąc pod uwagę castingi inne. Patryku 27, dziękuję ci za trybut, obejrzałem dwa odcinki, średnio to oceniam. To i tak są najlepsze odcinki moim zdaniem, więc będziemy mieli, moi drodzy, nielichy problem za tydzień lub dwa, wtedy kiedy zrobimy drugą część i omówimy sobie trzy odcinki kolejne, ponieważ tam się dopiero nie dzieje absolutnie nic. To jest incydentalnie mina, której nie zrobiłem, obejrzawszy ten serial. Ale i tak to nie jest najgorsza rzecz, która się tutaj pojawia. Tu będziemy mieli rozmowę Dijkstry z... Filipa Eilhart. Filipa Eilhart, tak. To jest absolutnie Filip. Oj, zaraz rozpoznałem. To jest Filipa Eilhart. Ja myślę, i to jest zresztą moja podpowiedź dla Lauren Schmidt History, która powinna być nazywana Fistech, żeby następnym razem Filipa Eilhart za każdym razem, jak się pojawi, mówiła: Filipa! To rozwiąże wszystkie problemy, absolutnie. Będę wtedy wiedział, kim jest. Przy okazji dziękuję Czarnej Wiśni za podarowanie 5 pakietów wsparcia radosnym widzom. Proponuję, żeby przyjąć tę strategię za każdym razem. Jeżeli robimy casting, który nie pasuje w ogóle do naszych, nie tyle wyobrażeń, tylko informacji, które mamy w encyklopedii na temat fikcyjnych postaci, ponieważ, spoiler alert, postaci fikcyjne mają to do siebie, że nie istnieją. W związku z powyższym ich wygląd jest ciupinkę ważny, ponieważ dzięki temu, że wiemy, jak wyglądają, jesteśmy w stanie je rozpoznać. Jeżeli zmienimy ich wygląd, to jest to troszeczkę inna sytuacja niż wtedy, kiedy zmieniamy wygląd Kleopatry albo Annie Boleyn, ponieważ, spoiler alert, możemy sobie otworzyć dowolną książkę historyczną i zobaczyć, że Anna Boleyn była tak śniada, jak to jest tylko możliwe, znaczy jak biała, jak to jest tylko możliwe, a nie śniada, i możemy równocześnie sprawdzić, jakiej karnacji była Kleopatra, tak? Natomiast nie jesteśmy w stanie tego zrobić w przypadku postaci fikcyjnej. W związku z powyższym dane na temat postaci fikcyjnej są istotne i nie należy ich zmieniać. O! Dramatyczne, moi drodzy. W każdym razie jest rozmowa z Dijkstrą. Filipa szokująca absolutnie, będzie z nim spiskować. To, co nie jest szokujące, to się potem, co się zdarza między Filipą a Dijkstrą, to dopiero Dijkstra, to jest dopiero przerażające absolutne. Och, dramat, moi drodzy. Geralt i Ciri potem rozmawiają ze sobą. To jest bardzo ważna scena, ponieważ możemy pokazać Yen po raz kolejny w masce, która się bardzo Loren spodobała w drugiej części, w drugim sezonie. Krzysztof nadal nie oddycha. O co chodzi, że Krzysztof tak szybko mówi? Jak jestem zbulwersowany, to mówię szybciej niż zwykle. Potem mamy znowu, z tego co pamiętam, a tutaj się pojawia bal. Czy ktoś pamięta tę scenę z balu z czasu pogardy? Ja w ogóle nie pamiętam tej sceny. Ten bal się odbywa w lesie i dzieją się rzeczy. Nie mam zielonego pojęcia, gdzie to jest. Przejrzałem sobie na szybko przed omówieniem, gdzie to mogłoby się zdarzyć, ale nie mam zielonego pojęcia, gdzie to się mogło zdarzyć, więc przyjmijmy, że to są oczy szeroko zamknięte, że to jest crossover i teraz będziemy mieli Geralta i Yennefer dobierających się do siebie, bo pamiętacie, że jeszcze kiedy to było? W minucie czwartej, czyli no mniej więcej jakoś tak 19 minut temu w czasie narracji, byli jeszcze przyjaciółmi. Tu już nie. Nie było czegoś takiego. Odprawiają dziady. Rabini są niezgodni na czatach. Czemu Jen jest w masce? Nie pytaj, czemu Jen jest w masce. Jest w masce dlatego, że ona się podobała Loren, albo podobała się Tomaszowi Bagińskiemu. Pamiętajmy, że Tomasz Bagiński został zatrudniony do tego serialu po to, żeby dbać o zgodność z lore. Job well done! Job well done! Lormistrz na miejscu! Jen to domina z dyskontu, Jezus Maria Wielisław, dzięki za wsparcie od 6 miesięcy. No nie wygląda jak potężna czarodziejka, tak mówię, och, to jest moja ukochana scena, cisza, moi drodzy, pamiętajcie o jednej rzeczy, że tak jak było w Fantastycznych Zwierzętach, jakie znaleźć, wymyślono sobie, że zrobimy sobie taki film, gdzie będą fantastyczne zwierzęta. Jaką to ma wadę? Mianowicie za każdym razem, nie zgadniecie, muszą być Fantastyczne Zwierzęta. Kłopot takiego założenia polega na tym, że fantastycznych zwierząt jest skończona liczba i nie zawsze są one interesujące. I co możecie zrobić, jeżeli nie macie talentu Andrzeja Sapkowskiego i na przykład nie opiszecie fantastycznej rozprawy z Zoiglem, który ma swój określony ekosystem i jest związany z miastem, mimo że to jest świat fantazy, to jest jednak świat industrializujący się u Sapkowskiego, więc Zoigl pożerający śmieci, wiedźmin się nań wyprawia. Pięknie to było zszyte zawsze z historią, prawda? Te kontrakty wiedźmińskie. No więc Loren sobie pomyślała: ja też tak potrafię, ja też umiem jak Sapkowski. Andrzej Sapkowski oczywiście w tym czasie mówił:
No dobrze, grosiwo jest, dali mi pieniądze z góry, wszystko w porządku, niech se Loren mówi co chce, niech sobie robi co chce. Ja się tylko będę uśmiechał ironicznie i kto mój ironiczny, a sardoniczny uśmiech rozpozna, myśli sobie Sapkowski, ten mądry. Natomiast Loren mądra niestety nie jest, w związku z powyższym ona wpadła na genialny pomysł. Ja muszę wam tę scenę pokazać w całości. Mam nadzieję, że nie zostanę przez Netflixa za to zdjęty, że nie będzie jakiejś przerażającej sytuacji, bo ta scena jest po prostu pyszna. Mianowicie zastanawiacie się nad tym, co się może na przykład zdarzyć w takim mrocznym labiryncie. Ja teraz staram się znaleźć dobry kadr, żebyście mieli idealnie zilustrowane to, o czym w tym momencie mówię. I zastanawiacie się, jakiego potwora można wprowadzić do takiego sielsko-anielskiego, wspaniałego festynu, który przypomina nam Władcę Pierścieni. Oto, moi drodzy, można wprowadzić... można wprowadzić... toczącego się żuka gnojarza, to jest przerażający potwór, który się toczy i może was zaatakować. I Ciri patrzy z absolutnym przerażeniem, myślicie sobie, sukkup, gdzie tam jaki sukkup? Będzie się toczyć, tak, będzie się toczyć za wami żuk gnojarz, moi drodzy. Pancernik tudzież. I żeby to już chociaż był Charley, to byłoby miło. Więc Geralt oczywiście pojawia się i Geralt siecze żuka gnojarza. Wcześniej udaje się Ciri w jakiś sposób pchnąć powietrzem, bo oczywiście magia powietrza zawsze musi być nadeksponowana we wszystkich serialach. Żuk gnojarz i wszelako się otrząśnie i nie będzie całkowicie przerażony magią Cirilli. Musi się dopiero pojawić Geralt i musi odciąć oponę pogardy. Tak, z żuka gnojarza. I ta scena jest po nic. Znaczy, ona się tutaj pojawia po to, żeby się pojawiła. Nie mam najbledszego pojęcia, dlaczego. I to jest problem tego serialu, to znaczy on z tego względu, że nie ma na siebie pomysłu, ponieważ jak wspomnieliśmy, ekranizuje książkę, w związku z powyższym w tej książce jest mniej więcej jakieś, ja wiem, 318 stron niepotrzebnego materiału, a jak dobrze wiemy po tym, co powiedziała Loren, przypomnijmy sobie, bo to są bardzo ważne zdania, mianowicie Loren powiedziała, że ona uważa, że najważniejsze cechy, które są w czasie pogardy, to jest romans, rodzina i serce. W związku z powyższym dlatego jest żuk gnojarz, ponieważ żuk gnojarz jest częścią takiej wiedźmińskiej rodziny. To jest, no wiecie, wiedźmin, kojarzy się z bestiariuszem. I tak wam mówią kiepscy menadżerowie w korporacji, że jesteśmy wielką rodziną i mamy owocowe czwartki. Tak samo wiedźmin ma taką swoją wielką rodzinę i częścią tej rodziny są po prostu potwory, nie? Które on zabija, bo jak wiadomo, z rodziną się wychodzi wyłącznie dobrze na obrazku, więc, a i poza tym w każdej rodzinie jest trup w szafie, więc widzicie, wszystko się nam pięknie spaja. Bardzo piękna scena, wspaniała absolutnie, doskonała. Dowiadujemy się, że oczywiście żuk gnojarz szukał jej po zapachu, więc wiecie, to jest taki big reveal, bo zastanawialiście się pewnie, Krzysztofa, ty nam nie powiedziałeś? Ty nam nie powiedziałeś, co tutaj było za tymi drzwiami, nie? Aha, widzicie, to dlatego, że Loren jest sprytna. Loren stwierdziła, że ona nam wpierw pokaże trzęsące się odwłok jakiś dziwny za drzwiami, a potem ujawni żuka gnojarza. Więc wiecie, Loren stwierdziła, że ten widz serialu Wiedźmin to jest widz inteligentny i ten widz zrozumie, tak, po tym jeszcze dialogu ekspozycyjnym, że to o to chodziło. Absolutnie. Do której bardzo potrwa stream, przerażony żbik pasiasty, aż to skończymy. Nie planuję więcej, moi drodzy, niż jakieś 3 godzinki. Zgodnie z naszą starą, dobrą tradycją, jeżeli serial trwa po 50 minut odcinek, to będziemy go omawiać godzinę. Nawiasem mówiąc, mogliście zauważyć, że tytuł tego odcinka, a może nie mogliście tego zauważyć, bo tego nie widzicie, a nie, proszę bardzo, to Sherwet, więc to będzie bardzo ważne. Z pewnością wymówiłem to nie tak, jak powinienem. Adrian Widłak, dziękuję ci serdecznie za trybut. To był Force Push, a nie żadna magia powietrza. Być może. Potem wracamy do Niskorosu, jeszcze tutaj mamy wątek Rinsa, który cały czas, pamiętajmy, skrada się i zagraża. Nie mam zielonego pojęcia, co się działo w tym wątku, ale pamiętam, bo jestem widzem serialu Netflixa już od 3 sezonów, niestety, że w którymś momencie zawsze musi się pojawić Jaskier. Jaskra dobrze rozpoznaje, znakomicie, po pierwsze po znanych już nam ciuchach SNM-u, po drugie Jaskier, jak każdy bard, nic innego nie robi, tylko pakuje na siłce. Jaskier ma tak, jesteś silny i męski, i nic innego nie robi, tylko wiecie, 160 na bicku i cały tydzień oczywiście w międzyczasie tam se pogrywa na tej mandolinie czy cytrze, czy nieważne, to są jakieś dziwne bardziej atrybuty.
wszyscy wiemy, że każdy bard w drużynie RPGowej charakteryzuje się tym, że jest tankiem. Więc i następnym razem, jak będziecie na rajdzie w World of Warcraft, to pamiętajcie, żeby wypchnąć na przykład healera jako tanka, bo to wszystko się zgadza absolutnie w 100%. Oczywiście lepszym tankiem będzie żuk gnojarz. Dziękuję, Karol, ci za trybut. Powiedz, że pokonał ich wilk, biały wilk. Chciałbym, żeby tak było. Co robi Jaskier? No prosta sprawa. Jaskier się będzie kłócił z jakąś kolejną niewiastą, którą obłapiał był, ale potem spotka się z Filipą Eilhart. I jak spotka się z Filipą Eilhart, no to oczywiście zostanie wmataczony w spisek, prawda? Jak to Jaskier. Jaskier zawsze się wmatacza w dwie rzeczy, albo to w łoże niewieście, albo w spisek polityczny. Więc tutaj możecie zobaczyć, jak Jaskier jest zadowolony z tego tytułu. Nie odpowiada mi postać Jaskra od samego początku, ale muszę uczciwie powiedzieć, że aktor wcielający się w niego... To jest bardzo znany aktor, poczekajcie. John Batty. John Batty, którego absolutnie pamiętałem, dobrze się wciela w rolę Jaskra, jest sympatycznie. Oczywiście mogłoby być lepiej, na przykład mógłby mieć przynajmniej kostium, albo mógłby być wykastowany tak, żeby przypominał barda, albo mógłby śpiewać. Co ciekawe, w tym sezonie jak na razie śpiewa raz, natomiast więcej śpiewa Marks, który przypominam został wspomniany przez Jaskra tylko jednokrotnie. Filipa Eilhart, która nie wygląda jak Filipa Eilhart, rozmawia tutaj z Jaskrem, wtajemnicza go w spisek z Dijkstrą, i scena się kończy. Pojawia się oczywiście również Radowid. Radowid się musi pojawić dlatego, że Loren Schmidt-Histrich, którą będziemy od tej pory nazywać Fistek, stwierdziła, że wprowadzi romans Jaskra z Radowidem, a w związku z powyższym trzeba, wiecie, doprowadzić tutaj do tego, żeby było troszeczkę więcej chemii. Bo jak na razie cała chemia leży na ziemi. Oczywiście pamiętam cały czas o tym, co powiedzieliście, mianowicie, że wszystkie stroje są prane chemicznie w tym serialu, więc zakładam, że te łaszki Jaskra również były prane chemicznie, więc chemia już jest na ziemi. Jest to prawdzie chemia gospodarcza, ale tak, ten romans jest absolutnie na serio i pojawia się. Nie pamiętam, czy to jest w drugim odcinku już, ale na pewno się pojawia. Wszystkie odcinki jak na razie zlały mi się w jeden, moi drodzy. Potem oczywiście nasi bohaterowie w sposób całkowicie niewyjaśniony spotykają się ze sobą. Jest kolejne cięcie, tak jak wiecie, należy robić seriale, robicie cięcie gwałtowne i lecicie dalej z fabułą. Czytelnik się zastanawia, co to jest, czy widz się zastanawia, co jest. Czytelnik się zastanawia znacznie więcej, ponieważ nic nie rozpoznaje. No i to, moi drodzy, jest Sherwood. Co jest bardzo dziwne, ponieważ Sherwood powinno się pojawić, było, w Krwi Elfów, bo tam właśnie jest cała scena temu poświęcona. Dla tych z was, którzy nie wiedzą, o co chodzi, to jest miejsce, w którym odbyła się ta straszliwa bitwa, w skutek której zginęło bardzo dużo najmłodszych elfów, które buntowały się przeciwko temu, że ludzie rozpychali się na kontynencie podczas podboju. Więc tak, zostało to tutaj przeniesione, nie ma żadnego uzasadnienia to przeniesienie, ale chciałem zwrócić waszą uwagę tradycyjnie, bo lubię zwracać uwagę na światotwórstwo. Zobaczcie, jak świetnie i realistycznie jest przygotowany ten plan filmowy, prawda? No bo przecież to nie macie wrażenia, że to są ruiny elfie, które w tym momencie odwiedzamy. To jest bardzo ładny plan filmowy. Nawet ktoś zadbał o to, żeby tutaj pacnąć mchem. Tutaj przeszedł wcześniej pan kostiumograf James razem ze scenografem Matthew. Przeszli tutaj James powiedział: Matthew, słuchaj, rzuć tutaj taką pecynę błota na środek, to będzie wyglądało, że Maj nie mówił, że nie stosują się do zasady światotwórczej Used Universe, czyli zużytego świata, wprowadzonego przez George'a Lucasa, to dlatego mieliście na przykład te brudne zbroje Stormtrooperów, tak, żeby wyglądały na zużyte. Więc żeby Maj nie krytykował nas, no my tutaj walniemy taką pecynę błota na środek, żeby nie widać było, że to zostało wszystko wzięte z Castorama albo Zobi tydzień przed serialem. No i będzie git, tak? Jest ładna, wydeptana ziemia przez statystów wcześniej. Tak jest, tyle, że to powinno być w Kedwen. Szepcie cieni, ja nie mam zielonego pojęcia, gdzie ja jestem, ponieważ nikt mi tego w serialu nie mówi. W związku z powyższym, ja wcielając się w rolę widza, który nic nie wie, również nic nie wiem. Po co jest... Aha, tu jest jeszcze bardzo ważna scena z Skojatel, moi drodzy. Ważna scena jest następująca. Elfowie nienawidzą ludzi, a ludzie nienawidzą elfów. A, i elfowie głodują. To jest wyłącznie... Ta scena po to... Loren Schmidt-Histrich, którą będziemy nazywać Fistek, potrzebowała na wyrażenie tej prawdy czas od 37:20 do
38-48. To był bardzo dobrze wykorzystany czas ekranowy i myślę, że dobrze, że tak się stało. Atrapa Ruin w Simsach wygląda lepiej. Atrapa Ruin lepiej wygląda w twierdzy, moi drodzy, w tej, którą graliśmy zresztą ostatnimi czasy. Ten kadr jest troszeczkę lepszy. W każdym razie też zauważcie, że tutaj nie ma w ogóle żadnego światła. Ja się nie znam, no, jak Marcin Łukański zna gałęzi na kinematografii, więc nie będę nawet tego udawał. Ale dla mnie to jest sztuczne, jak ja patrzę na tego rodzaju kadr. Przypominam sobie wtedy pięknie oświetlone kadry w Grze o Tron. Wiecie co? W sezonie 8 Gry o Tron już było lepsze oświetlenie, chyba pamiętacie, co się tam działo. To jest moja mina podczas oglądania wszystkich scen w Sherwet. One bardzo długo trwają, ponieważ to jest oczywiście bonding i w którymś momencie, ponieważ pamiętacie, że całą esencją tego odcinka jest oczywiście ważna prawda, to znaczy elfowie nienawidzą ludzi, a ludzie nienawidzą elfów, ale również druga z ważnych prawd, mianowicie Ciri uczy się na terminie Uyen. W związku z powyższym, skoro Ciri uczy się na terminie Uyen, Ciri musi teraz przejść przez próbę. To nie jest próba traw, na szczęście. Pamiętamy dobrze z Wiedźmina, jak to się nazywało? Obietnica krwi, rodowód krwi, nie pamiętam, że próba traw została przeprowadzona zupełnie nie przez tych ludzi, których powinna, mianowicie powinna była być przeprowadzona przez magów, a została przeprowadzona na Wiedźminie. Nie wiadomo dlaczego, nie mam zielonego pojęcia, jak to się stało, znaczy na elfie. Nie wiem. W każdym razie wynika z tego, że Lauren Schmidt-Hissig na pewno nie czytała sezonu Burz. No i w związku z tym Cirilla, oczywiście, tak, Geralt miał wcześniej, wiecie, scenę walki, to teraz, proszę bardzo, klamra, mamy scenę walki, no Ciri, to wiecie, ona sobie nie daje, tamto. Ciri walczy, Ciri robi rzeczy, wprawdzie nie używa w ogóle magii, w związku z czym cała ta scena nie ma żadnego sensu, to znaczy jedyne, co udowadnia, to, że trening Geralta, który Ciri przeszła w ostatnim sezonie, był o wiele bardziej skuteczny niż trening, który przeszła z Yen, co mnie nie dziwi, ponieważ jedyne, czego się nauczyła Ciri, to wskrzeszać drzewa, które zostały rozłupane wcześniej piorunem, zupełnie jak u Żeromskiego, haha, wróciła trauma, prawda? A po drugie, nauczyła się również podnosić kamień. A wiecie, co mi przypomina scena podniesienia kamienia, mianowicie, a jeszcze ja aż to wpiszę. Mianowicie jest taki mój ulubiony absolutnie gif, który bardzo często przywołuję na streamach, a mianowicie, no ja nie znajdę tego oczywiście. Czy znajdę? Dobrze znalazłem, proszę bardzo. Jest, moi drodzy. Prawie znalazłem już. Muszę jeszcze przejść przez reklamę. Dobrze. Mamy to, moi drodzy. To jest przepiękna i wspaniała scena z Avatara Last Airbender. To jest to, czego się nauczyła Cirilla, mianowicie... I leci kamyk. To jest właśnie ta magia, której uczy się Ciri. W związku z powyższym trudno się dziwić, że ona jej nie używa. Ciri wybiera karate, Ciri wybiera rzeczy i wybiera to stary, sprawdzoną walkę mieczem. Uśmiechy dla wszystkich, którzy mi ją doradzali w Dark Souls, jakie przechodziłem, trzeba było was słuchać. Bycie neutralnym, pisze FRS, nie oznacza być nieobjętnym i nieczułym. Nie trzeba zabijać sobie uczuć, wystarczy zabić sobie nienawiść. Gdzie ten dialog? Dialogów w ogóle z książki nie ma. Tak szczerze wam już powiem, śmichy, chichy, swoją drogą. Ale tu naprawdę nie ma dialogów z książki. Zauważcie też, te sceny akcji są bardzo długie i ten serial jest w całości złożony z tego rodzaju przydługich scen akcji, które absolutnie niczego nie wnoszą, no bo ta scena wnosi tylko tyle, że Ciri jest ścigana przez Rinsa, co już wiemy od samego początku odcinka. No i poza tym, no nawet ja nie jestem w stanie się przejąć tym, że ktokolwiek ginie. Wiecie dlaczego? Ponieważ nie znam tych postaci, a jedyny moment, kiedy ginie Jaskier, to Jaskier nie ginie, nie martwcie się, po prostu to jest, wiecie, złudne, plot twist, haha, subverting expectations, więc dokładnie ten sam problem, który mieliśmy w 8 sezonie Gry o Tron, tak, wtedy, kiedy wszyscy mieli zbroję fabularną nagle w bitwie o Winterfell, to było absolutnie przerażające, więc nie martwcie się, Jaskier nie ginie, jeszcze, ginie jego mandolina, a tak naprawdę to nie, ona też ocalała, ponieważ ona również ma zbroję fabularną, zobaczcie, Geralt ją teraz odkłada, pogłaskał ją, wszystko jest w porządku, wszyscy żyją, wszystko jest wspaniale. Czemu Jennifer chodzi w piżamie? Nie mam zielonego pojęcia. Znaczy, to jest cały czas ten sam strój, w związku z... Więc pamiętajcie, Jennifer była w tym stroju tutaj, kiedy był Śnieżek, no i jest tutaj, także coś nieprawdopodobnego. Jak mogą być dialogi z książki, nie ma tych samych scen, co w książce? To jest swoją drogą, ale mógł być dialog, wiesz, z krwi elfu, bo stąd jest wzięta cała ta scena.
Jarskier skończy z Waltornią w dupie. Jest to też możliwe, moi drodzy. Mnie absolutnie już w tym serialu nic nie zdziwi. Czy ja pamiętam tę scenę w ogóle? Zwracam wam uprzejmą uwagę, że oglądałem ten serial dzisiaj. Już nie wiem, co było w tej scenie. Nie mam zielonego pojęcia, co było w tej scenie. A, już wiem. Elfowie odkryli, że to jest Cirilla z Cintry i że to jest starsza krew i że trzeba ją ścigać, ponieważ tożsamość Ciri, jak wiecie, dobrze jest osnuta i owiana tajemnicą, w związku z powyższym wszyscy starają się ją ochronić. No i potem mamy następny bonding, który jest między Geraltem a Yennefer i Ciri. O Boże, coś przerażającego. Brunch, dziękuję wszystkim dołączającym do grona wspierających. Fajnie, że Jaskier się nic nie powstarzał prawie przez 20 lat w serialu. A tam. Gdzie nieumarłe jednorożce? Gdzie gorsza elficka wersja Magusa Zagrotraksa? W ogóle go nie było. Z tego, co widziałem ostatnie 5 odcinków, to tam tego w ogóle nie ma, moi drodzy. Nie oczekujcie, że tutaj będą jakiekolwiek rzeczy z książki, ponieważ dobrze pamiętacie chyba, co powiedziała Loren, prawda? Tutaj będzie romans, rodzina i serce. Nigdzie nie jest powiedziane, że będzie czas pogardy. Nie wiem, czego oczekujecie w takim razie. No i tutaj jest spisek, moi drodzy, koronny w dalszym ciągu prowadzony. Jaskier jest weń włączany. Rozmawia sobie radośnie z Radowidem, więc wiecie, już się tam coś między nimi kroi. Będzie sympatycznie i wspaniale. No i ostatnia scena, która się pojawia w tymże odcinku, to co tutaj się dzieje. Ach, no oczywiście, bardzo dobrze to pamiętałem. Tutaj, moi drodzy, przenosimy się do, proszę, szalonego Rinsa, a tutaj chwileczkę, momencik i jesteśmy nie wiem gdzie. Prawdopodobnie to jest jakieś miasto. Jeżeli ktoś wie, co to jest za miasto, to ja chętnie się dowiem. I może to jest Cintra? Może to jest jakieś randomowe miasto w Nilfgaardzie? Mam wrażenie, że jest to Cintra, ponieważ to w niej ostatnim razem zobaczyliśmy Emrycha Van Emrysa. Czyli wiecie, biały płomień wstydu tańczący na kurhanie Andrzeja Sapkowskiego. Pojawia on się tutaj. Zwracam uprzejmą waszą uwagę, to jest Wałbrzych, Szczecin, Sosnowiec, Brzydgoszcz. Zwracam wam uprzejmą uwagę, że zrezygnowano z mosznozbroi Nilfgaardczyków. Jest to pewien postęp. Mosznozbroja dla tych z was, którzy nie wiedzą, co się dzieje i nie rozumieją, czym jest mosznozbroja, to szybko wam spróbuję ją znaleźć. Mianowicie mam nadzieję, że jeszcze w internecie to się ostało. Tak, moi drodzy, mamy. Moszna zbroja, zwana jest tak z bardzo prostego powodu, mianowicie, no po prostu wyglądała jak moszna, co wam mam powiedzieć. Tutaj zresztą macie takie gustowne porównanie tego, co było w grze. Taka brzydka zbroja, nie? I tutaj taka ładna, taka ładna, pomarszczona ze wstydu i obkurczona moszna. Zupełnie tak jak u koni w Red Dead Redemption 2. Mam na myśli oczywiście ten słynny projekt, który sprawiał, że koniom się obkurczały jądra. To było dla oddania realizmu, czyli czegoś, czego kompletnie nie zna ani showrunnerka Wiedźmina Loren Schmidt-Histrich, którą od tej pory będziemy nazywać Fistek, jak również wszyscy jej producenci i cała reszta. Wygląda jak filtraki z Dune. To byłoby jeszcze dobre, Karolitko, gdyby to tak wyglądało. No i moi drodzy, i to jest absolutnie tyle, co się dzieje w tej scenie, którą tutaj macie. No, bardzo prosta sprawa, to znaczy cesarz Emryr Van Emrys, a pamiętajmy ten wspaniały wierszyk o nim, mianowicie cisza na morzu, cisza w komnacie, cesarz Emhyr narobił w gacie i właśnie to tutaj zrobił. A wiecie dlaczego? Dlatego, że zobaczył bardzo odrażający portret Cirilly. To swoją drogą jest jedyna rzecz, która jest zgodna z książkami, ponieważ Cirilla faktycznie była brzydka i nie bez powodu Yennefer do niej mówiła brzydulo, czule, tak? Znaczy brzydka, no ha, ha, ha. Nie nosiła się ta jak niewiasta tamtych czasów i tamtego okresu, nazwijmy to. Natomiast wydaje mi się, że ten odrażający kaszojat dość dobrze oddaje urodę Cirilli taką, jaką ona powinna być. Koniec pierwszego odcinka. To ja się napiję. Jak wrażenia, kochani? Dobry serial, prawda? Dużo się wydarzyło w pierwszym odcinku. Pamiętajcie, że to jest opening, że w pierwszym odcinku dajemy takie rzeczy, które mają nas, wiecie, zakotwiczyć, że myślimy sobie, abym dalej pooglądał. No, tak. Pierwszy odcinek, dobry odcinek. Tak to wygląda, moi drodzy. Rodzina i serce. Kto czeka na piąty sezon Dragon Prince pod koniec lipca? Ja czekam, no na pewno będzie lepsze. Przetrwaliśmy, moi drodzy, razem pierwszy odcinek. I wiecie, co jest najwspanialsze? Jeżeli nie oglądaliście Wiedźmina i nie chcecie tego robić, naprawdę teraz nie musicie. To, co bym wam radził, zupełnie serio mówiąc, jeżeli oczywiście oglądacie te omówienia, a nie będziecie oglądać serialu, to poczekajcie, aż wyjdzie całość i wtedy sobie skorzystajcie z takiego fantastycznego przycisku fast forward na pilocie. I to jest moja rada ogólna. Jeżeli jakiś pisarz, jakiś scenarzysta, jakiś twórca gier nie szanuje waszego
czasu, zróbcie dokładnie to samo, nie szanujcie jego pracy. Coś was nudzi, przełączacie się dalej. Ludzie często mnie pytają, Krzysztof, jak ty tam szybko czytasz książki, tam 100-150 stron na godzinę. No bardzo proste, jeżeli ktoś przynudza i nie umie pisać, akapit dalej. I idę do tego akapitu, który mnie interesuje. W ten sposób można się bardzo szybko przepalać przez fabuły i nic ważnego wam nie umyka, zwłaszcza jeżeli już się w którymś momencie nauczycie, co warto opuszczać. I to jest taki serial, w którym po prostu wszystkie sceny, w których odczuwacie nudę, ponieważ dialogi są nie takie, jak powinny być, opuszczacie je. A zwłaszcza, że to jest serial jednak mimo wszystko oparty na motywach, powiedzmy, wziętych z twórczości Andrzeja Sapkowskiego, to jest absolutnym mistrzem dialogów. Niekwestionowaną. O której godzinie oglądałem Wiedźmina? O 9, więc docencie to. Do 100 furbeczek z jełczałego siana, jak mawiał Bosman Nowicki z... Dlaczego ja pamiętam to, co mawiał Bosman Nowicki z serii Tomek Alfreda Szklarskiego? No, taki fast forward do przewijania. Dokładnie tak jest. Gdzie jest Gerwant, kupiec z Lirii? Kupiec korzenny został tam, gdzie wszystkie inne dobre rzeczy, mianowicie w innych, lepszych mediach. Ach, strasznie to jest smutne, powiem wam. Rozdzieleni. To jest tytuł drugiego odcinka i to jest tytuł drugiego odcinka, w którym się dzieje znacznie mniej, więc ja nie będę miał, moi drodzy, zielonego pojęcia, co wam tutaj powiedzieć. Poza jedną sceną, która jest naprawdę soczysta i wspaniała. Od czego się zaczyna ten odcinek? Tego ja nie mam bladego pojęcia. Prawdopodobnie właśnie od tego, o czym mówiliście wcześniej, to znaczy od pierwszej sceny, która jest w Chrzcie Ognia. Serio mi się podoba, jestem ślepy i głuchy, ogółem się zdarł was. Moi drodzy, jeżeli nie macie żadnych oczekiwań, jeżeli podobały się wam poprzednie dwa sezony, to jest bardzo możliwe, że się to też spodoba, natomiast ja cały czas robię tylko to, co mi kazała Loren. Tak, Loren nie powiedziała, to jest moja autorska wizja, będę sobie kręciła na taką opowieść o Wiedźminie, który się nazywał Alojzy i Wiedźmin Alojzy razem ze swoją wspaniałą jamniczką, która się nazywała Tamara, podąża sobie górami mglistymi w stronę kopalni w Mahakamie po to, żeby się napróć fistechem. Ja bym sobie pomyślał, bardzo ciekawa sprawa. Fajnie, że ktoś wymyślił taką historię osadzoną w uniwersum Wiedźmina, ale przypominam, że Lauren Schmidt History, którą od tej pory będziemy nazywać Fistech, powiedziała nam bardzo wyraźnie, że to jest powrót do książek. Jak ona nie wiedziała, co zrobić, to wracała do powieści. W związku z powyższym, ja patrząc na tego rodzaju rzeczy, oczekiwania, no cóż innego mogę powiedzieć, jak nie budować własne accordingly, jak mawiają anglosasi. No więc, no niestety, to mnie troszeczkę ogranicza w takich sytuacjach. Tomek Mar, dziękuję za to, że oglądam to za niego. Oglądamy, Tomku, w tej chwili. Dziękuję ci serdecznie za wsparcie od 2 miesięcy przy okazji. Co jest dzisiaj pite? Właśnie nic, przypomnieliście mi to, rany boskie. Jestem do tyłu, pisze White Zombie, za jakąś godzinę na drobie muszę napisać, którą od dzisiaj będziemy nazywać Fistech, mówi Krzysztof, co najmniej od premiery drugiego sezonu, to jest prawda, absolutnie tak jest. A zatem, z tego co pamiętam, No One nam napisał, że ta scena to jest właśnie ten królewski posłaniec, który się na początku pojawia, pamiętajcie, że on miał mieć złotą głowę i żelazną dupę. Applegate, zgadza się, faktycznie, umknęło mi to kompletnie, na szczęście się przedstawia. Coś się niestety nie dzieje, to nie zachowuje się ani jeden dialog, ani nawet nie jeden opis z Andrzeja Sapkowskiego i żart, który wiązał się z tym królewskim posłańcem. W związku z powyższym ja prawdopodobnie, jak to oglądałem, przysnąłem i z tego względu nie wiedziałem, że ta scena finalnie w powieści się znalazła. Potem mamy wizję. Potem się pojawia Cyrilla. Cyrilla ma wizję, bo wiecie, wizję to jest coś wspaniałego. Ja zawsze, jak co jakiekolwiek wizję w serialu, to dostaję szału. Nie chcę wizji. A wiecie, co jest gorsze od wizji? Jest jedna rzecz gorsza od wizji, mianowicie logo serialu Wiedźmin, ale nie tylko Netflixa. Mianowicie gorsza rzecz od wizji to są sny. Jezus, jakieś sny pojawiają w serialu, ja nigdy nie wiem, co robić. Nigdy nie wiem, czy to jest właśnie coś, co powinienem natychmiast opuścić wtedy. Uwielbiam Yennefer i ubiór z H&M. Nie wiem, kto wpadł na ten mem, że to jest H&M. Haha, rym, ale było to absolutnie przegenialne. Mam lepszy pomysł na fabułę, pisze Kajetan. Elf Wiedźmin z Błąd Origin idzie do Mahakamu, żeby się naładować, bo jak wszyscy wiemy, z Rings of Power elfy to roboty na baterie. Tak, tak było właśnie, moi drodzy. Pamiętacie jeszcze tak swoją drogą, jak te wszystkie sigile z pierwszego sezonu Wiedźmina łączyły się ze sobą i to logo miało jakiś sens? To naprawdę pierwszy sezon to było jeszcze coś, co roiło pewne nadzieje we mnie. Pamiętam, jak z moimi seminarzystami na seminarium dyplomowym z fantastyki, zowiącym się ucieczka, która sprowadza do domu, zaczęliśmy oglądać pierwszy sezon Wiedźmina i wiecie co? Myśmy wtedy myśleli, że on będzie dobry. Nieśmieszne. Geralt i Jaskier łączą się z powrotem. Nie w parę, moi drodzy, tylko teraz tym razem jakiś sprytny zabieg jest reżyserski, scenariopisarski. Wiecie, co oni mówią? Oni mówią o tym,
że Geralt pokonał potwora, więc wiecie, to jest taki callback do tego, że Geralt jest pogromcą potworów. Dzięki temu wiemy. Bardzo dobry dialog, chwalę niesamowicie Loren, że coś takiego napisała. No i tutaj będzie ta słynna scena. Zajrzę do książki na wszelki wypadek. Nie uwierzycie, moi drodzy. Mianowicie to jest scena z postacią, która jest faktycznie w czasie pogardy. To znaczy, iż pojawia się Codringer tutaj. I jestem absolutnie zdumiony. To jest wszystko potrzebne w fabule oryginalnej po to, żeby tropić cały czas, kim jest Rins. Bo wiecie, nie wiemy. Nie wiemy, kim jest ten magus. W związku z powyższym trzeba go wytropić. A co najważniejsze, trzeba wytropić, kto go ma na smyczy. Oczywiście w serialu to się pokazuje o wiele szybciej. Nie sądzisz, że to, co robi NF, nie mam pojęcia, co to jest NF, to tak uwielbiane przez Amerykanów cultural appropriation względem słowiańskiego folkloru? Nie mam takiego wrażenia, Mr. Jewelry, czy zalatuje tu hipokryzję? Nie mam takiego wrażenia. Wiesz, tak zupełnie ci szczerze powiem, że to akurat była ostatnia rzecz, o której pomyślałem. To jest akurat dobrze zrobiona scena. Bawiłem się tutaj stosunkowo dobrze, zwłaszcza wziąwszy pod uwagę fakt, że Geralt strzela tutaj serduchem w tą kołatkę, żeby nie uciapała go jakaś dziwna szabelka, która stąd wyłazi. Ojoj. Ta scena oczywiście będzie tutaj powracać, będą starali się dowiedzieć, kim jest Rins tak naprawdę. Czy pojawi się w tych odcinkach chociaż Jamnik? Tak, pojawi się. Oczywiście nie ma żadnego problemu, moi drodzy. Proszę bardzo, oto najciekawsza rzecz, która się pojawia w trzecim sezonie Wiedźmina, to znaczy Jamnik z Ikei. Incydentalnie cały sprzęt na planie serialu jest również z Ikei, w związku z powyższym wiecie, wszystko się zgadza, prawda? I jest spójne w takim razie. Nie mogę się doczekać. Nie, proszę, jest bez spoilowania grabka, bo to jest zbyt dobra scena, żebyśmy byli w stanie ją zaspoilować. O, to jest przedziwna, kompletnie przedziwna scena, której totalnie nie rozumiem. Przenosimy się z powrotem do Cintry. Tak, dobrze to rozpoznałem wcześniej, moi drodzy. To jest zdecydowanie Cintra. Rozpoznaję to potem, że Cintra miała taki sympatyczny obelisk. Jak wiecie dobrze z Wiedźmina Blood Origin, obeliski są ważne. Dzięki nim możemy się teleportować do innych planów czasoprzestrzeni. To jest zresztą bardzo logiczne. Jeżeli na przykład wyobrażycie sobie taki prototypowy element architektury, który pozwala nam na przejście gdzieś, to jest to obelisk. I wiecie, ja wam to pozwolę sobie zademonstrować, mianowicie, jeżeli na przykład ja bym chciał wyjść z mojej wieży, prawda, i chciałbym przejść za regał, to zobaczcie, co ja zrobię. Proste, nie? Proste, logiczne, tak? Co robią ludzie, którzy wykorzystują do tego obelisk? Mam nadzieję, że rozumiecie my point. Wydaje mi się, że jednak łuk, portyk jakiś ładny, brama, wrota, to jest chyba coś bardziej stereotypowo związanego z przejściem. Symbolizuje to przejście troszeczkę lepiej niż zwarty słup, przez który przechodzimy. Natomiast wątek menhirów, moi drodzy, powróci. Co więcej, troszeczkę wychodzę z pamięcią w przód, ale akurat to mi się przypomniało. Stregobor, którego absolutnie nie powinno być w czasie pogardy, ale się zjawia, będzie miał książkę o wrotach obelisków. I ona się właśnie tak nazywa. Albo podobnie. I to jest nawiązanie do wspaniałego serialu Blood Origin, tak właśnie, więc ten wątek powraca, moi drodzy, nie chcę was martwić. Po co jest nam wątek Cindy? Nie tylko po to, żeby przypomnieć o obeliskach, ale przede wszystkim po to, żeby cesarz Emhyr, który narobił w gacie, porozmawiał z następną niskorosłą osobą, która nie powinna grać krasnoludki, że chce dostać dobry oręż, ponieważ chce podbić całe Królestwo Północy. Bardzo się cieszę, że Loren Schmidt-Hislich, którą od tej pory będziemy nazywać Fistech, potrzebowała dokładnie 2 minut na oddanie tej mądrości. To jest bardzo ważna scena i bez niej ten serial byłby uboższy. Myślę, że bardzo dobrze, że wycięto stąd różne nieinteresujące rzeczy, dialogi Andrzeja Sapkowskiego, zwłaszcza zupełnie niepotrzebne. Na przykład wiecie takie, teraz otworzyłem na zupełnie randomowej stronie. Proszę bardzo, moi drodzy, to specjalnie dla was. Proszę bardzo o stronę 69, nice. I przeczytam wam coś zupełnie randomowego, tak? I co będzie lepsze od tej sceny?
Aha, Yennefer przygryzła wargę. A dlaczego niektórym tak spieszno na północ? Jaruga jest na południu. Istnieje uzasadniona obawa, mruknął krasnolud, łupiąc na Ciri, że cesarz M. Hirvan Emrys, proszę bardzo, nie będzie zachwycony wieścią, że wzmiankowane łodzie spuszczono na wodę. Niektórzy uważają, że takie wodowanie gotowe Emhyra rozzłościć, a wówczas lepiej być jak najdalej od nilfgaardzkiej granicy. Cholera, byle do żniw. Gdy będzie po żniwach, odetchnę z ulgą. Jeżeli coś ma się wydarzyć, wydarzy się przed żniwami. Plony będą w spichrzach, powiedziała wolno Yennefer. Zgadza się. Konie trudno paść na rżyskach, a twierdzę z pełnymi spichrzami długo się oblewa. Pogoda sprzyja rolnikom, zbiory zapowiadają się nieźle. Tak, pogoda jest nad wyraz piękna. Słonko grzeje, kanie na próżno wyglądają od dżdżu, a jaruga w Dol Angra jest bardzo płytka. Łatwo ją przebrodzić w obie strony. Dlaczego od Dol Angra? Mam nadzieję, bankier pogładził głowę, brodę, świdrując czarodziejkę bystrym spojrzeniem, że mogę ci zaufać. Zawsze mogłeś, Giancardi, nic się nie zmieniło. Dol Angra, powiedział wolno krasnolud, to Liria i Edirn, które są w militarnym sojuszu z Temerią. Nie sądzisz chyba, że Foltes, który kupuje łodzie, zamierza z nich skorzystać na własną rękę? Moi drodzy, ile mi to zajęło? Pewnie będziecie mogli sobie sprawdzić, ile to zajęło na nagraniu, tak? Ta scena randomowo wybrana z książki, randomowo, dała nam więcej kontekstu politycznego dotyczącego ściśle tego, co powinno nas interesować w odniesieniu do Emhyra Van Emrysa, niż durna scena dopisana przez Loren Schmidt-Hisrich, którą będziemy nazywać Fistech, ponieważ naćpała się Fistechu i nie umie pisać i dobiera sobie scenarzystów podług tego, żeby oni mówili do niej za każdym razem, jak ona cokolwiek powie, tak Loren, jak ty jesteś mądry, jak jesteś mądrym niuchaczem, Loren, utalentowana jest, nie to co ten brzydki Słowianin, gruby Andrzej Sapkowski, jakiś wstrętny. Ej, ale czy to nie jest czasem fat shaming? Nie, on jest Słowianinem, to jego nie dotyczą nasze zasady. Nie, Loren, to jesteś taka cudowna. Więc jak dobiera sobie tego rodzaju ludzi, to nie dziwcie się potem, że zostają tego rodzaju dialogi. A te dialogi są absolutnie kuriozalne. I rasy tego świata będą żyć w pokoju. Wykujesz mi nowy miecz. Godny twojego kunsztu. Miecz odpowiedni dla cesarza kontynentu. To jest smutne, wiecie? To jest po prostu smutne. Mnie autentycznie smuci fakt, że wyrzuca się z powieści Andrzeja Sapkowskiego to, co jest absolutnie najlepsze w niej, nie? To znaczy dialogi, relacje między postaciami i... No, nie mogę się nie denerwować z tego względu. Krasnoludzica akurat została dobrze przedstawiona, nie mam żadnego problemu z tym. Cóż się dzieje następnie? To jest scena, której kompletnie nie zrozumiałem. Jeżeli ktoś oglądał i rozumie, co tutaj się dzieje, ja nie mam zielonego pojęcia. Jesteśmy nagle w lochach i jakaś postać sprawdza, czy napitki nie są zatrute. Nie wiem, po co jest ta scena, ale razem z poprzednią trwa już 4 minuty, więc to są 4 minuty, które można byłoby wyrżnąć z serialu i uzupełnić treścią z książek. Czy to jest Triss? Nie, to nie jest Triss, nie mam pojęcia, ale jest podobna, bo przypomnijmy sobie, Triss. To jest Triss, nie no, Triss. Nie, jest okej. Natomiast nie mam pojęcia, o co chodzi w tej scenie zielonego. To jest Fringilla? Wiecie, rozmawiacie z człowiekiem, który ma prozopagnozję, więc ja nie wiem, czy to jest wciąż Fringilla. Jeżeli to jest Fringilla, to jest ciężko doświadczona w takim razie. Jeżeli ktoś pamięta, co się stało wcześniej z Fringillą, to ja nie mam zielonego pojęcia. Smutne jest to, że wiemy prawie od samego początku, że biały płomień tańczący po kurhanach wrogów to jest ojciec Ciri. Tak to wprowadzono w drugim sezonie, całkowicie niwecząc plot twist, który jest w powieści w pięcioksięgu Andrzeja Sapkowskiego. Nie mam bladego pojęcia, dlaczego się tak dzieje. Fringilla, otóż. Ale po co jest ta scena? Nie mam zielonego pojęcia. Wracałem później do tropienia Rinsa. Nie wiem, z jakiego powodu tutaj w którymś momencie Geralt mówi, żeby wycelowano w niego jakiegoś rodzaju shurikenem, ale właśnie to się dzieje i po tym tuż jak celuje się w niego shurikenem, to Geralt przekonuje do tego, żeby zdradzić mu wszelkie informacje za darmochę.
Przypominam, że jesteśmy na poziomie 11 minut odcinka kolejnego. Nie, przepraszam, 12 minut. Nie, przepraszam, 12 minut 53 sekund. Zdarzyło się właśnie tyle. To znaczy mamy trzy małe wydarzenia. 14 weekendem była w książce, nie pamiętałem jej. W każdym razie, tuż po tym przechodzimy do, nie wiem, wątku, którym znowu jest bonding Jen i Ciri. Ja już się kompletnie gubię, co się tutaj dzieje, nie rozpoznaję postaci, które się tutaj pojawiają. Ostrzegałem was, że tak będzie. Nie znam tej postaci. Jeżeli ktoś mi jest w stanie powiedzieć, kim jest ta postać, będę bardzo wdzięczny. W książce Codringer miał Oriony, okej. Okay. Z rzucaniem Orionem. Tutaj był Shuriken. Oh, straszne. W niektórych scenach jest mgła, w niektórych jest całkowicie czysto. To jest Keira Metz? To jest Keira Metz naprawdę? Nie żartujcie sobie. Wiecie co, w takich sytuacjach ja dokonuję testu Google'a. Mianowicie wpisuję w Google'u Keira Metz. I teraz świętym prawem internetu dostajemy następującą stronę wyszukiwania. To jest postać, która wygląda jak Keira. To są wszystko postaci, które wyglądają jak Keira Metz. Nawet w trzecim rządku, w czwartym rządku, w piątym rządku, w szóstym, wciąż nie ma postaci z Netflixa. Aha. Więc gdyby nie wy... O, macie rację. Macie absolutną rację, jest to Keira Metz. Który rządek? Oj, bardzo odległy rządek wyszukiwania, żeby nie było, nie jestem zalogowany. Więc to moim zdaniem dobrze pokazuje problem, jaki mamy z Netflixem i nikt mi nie może teraz powiedzieć, że Netflix nie wzoruje się na Wiedźminie, odkąd, przypominam, wzięto, mianowicie zespół Percival Schuttenbach wprost z Wiedźmina, odkąd inspirowano się również wyglądem Geralt, ale wiedźmiński, netflixowy to jest Geralt, nie oszukujmy się. I nikt już teraz nie może powiedzieć, że ta część uniwersum, którą są gry, nie jest częścią szerszego uniwersum wiedźmińskiego. A zatem wszyscy, którzy twierdzili, że to jest samodzielna wizja artystyczna i adaptacja, już nie mogą tego stwierdzić z tego względu, że serial przyznaje się w 100% do tego, że inspiruje się grami. A jeżeli inspiruje się grami, to już nie możemy mieć do czynienia z taką sytuacją. Mieliśmy chociażby na wiedźmińskim WitcherConie, który jest ciekawym case'em tak swoją drogą, ponieważ jak przyjrzycie się logu WitcherCona, ja lubię spatrzeć na takie rzeczy, to zwróćcie uwagę, że tutaj była ewidentnie próba merdżowania dwóch marek, tak? To jest jedna część loga, która jest bardzo taka wiedźmińsko-netflixowa, a druga growa. I chodziło tutaj o to, żeby pokazać, że tak, że to są dwa uniwersa i dwóch Geraltów i one są niby niesprzeczne, ale tak naprawdę to jest troszeczkę tak, aby to było multiversum. Ale teraz już widzimy, że tak naprawdę to wszystko jest jeden świat i jedno uniwersum, a zatem cała ta argumentacja, zgodnie z którą ta produkcja Netflixowa jest całkowicie osobna, jest bezsensowna, moi drodzy. A zatem Keira Metz, no musimy się przyzwyczaić do tego, moi drodzy, że to jest Keira Metz i jakoś to przeżyć. Co się dzieje następnie? Następnie, moi drodzy, teleportujemy się do, to co jest chyba Aretuza. Aretuzę poznaje po tym, że ma takie dziwne... kamienie różowe, chyba? Tak mi się wydaje. Więc teleportujemy się do Aretuzy, w której cały czas są przygotowania do, no oczywiście, zlotu na Tanet, który się pojawi w którymś momencie. Domyślacie się, że skoro Henry Cavill odchodzi z serialu, to teraz wrzucam też moją własną fanowską teorię, no dojdzie do tego, że jak Vilgefortz go posieka, to potem Geralta odmienią jakoś, będzie mu miał odmieniony wygląd po tym, jak dryady z Brokilonu nad nim popracują i zmienią mu fizjognomię, bo nie będzie to fizjonomia. I Geralt zmieni się magicznie z Geralda, granego przez Henry'ego Cavilla, który pójdzie do uniwersum Warhammera 40 tysięcy, nieść tam dobrą nowinę i światło Imperatora, zmieni się w Geralda, granego przez Liama Hemswortha. To jest jedyne sensowne rozwiązanie, ale ja podejrzewam, po tym co powiedział Bagiński, że oni zrobią coś z multiversum. Jestem głęboko przekonany, że tak to się będzie działo. Więc jak widzicie, pojawia się tutaj znowu Stregobor, który nie ma prawa się tutaj pojawić, ponieważ imię Stregobor nie występuje w książce, którą podobno adaptuje Lauren Schmidt-Hiestich, właśnie Trash Panda, co tutaj robi Stregobor. Dla tych z was, którzy nie pamiętają, Stregobor pod koniec jednego z opowiadań, jakie to było opowiadanie, to było mniejsze zło, prawda? On się po prostu teleportował do Kowiru i tyle go widzieli. Wiru, to twoja stara jest z Kowiru. Jak głosi mądrość z naszych wspaniałych live'ów wiedźmińskich, pozdrawiam wszystkich, którzy na nich byli, jak jeszcze Wiedźmina ogrywaliśmy. W związku z powyższym, rola Stregobora się sprowadza w nadprzestrzeni tych wszystkich odcinków do tego, że on będzie prowadził eksperymenty nad starszą krwią i nad elfami.
I to będą dziwaczne różnego rodzaju eksperymenty, przynajmniej tak jest do 5. odcinka. Może coś się zmieni na kanwie tego, ale nie mam zielonego pojęcia, czy finalnie zostanie to utrzymane, czy nie. Chciałem też zwrócić waszą uwagę niezmiennie. Swoją drogą, Tysaia de Vries z wszystkich czarodziejek chyba oprócz Sabiny Glewisik jest sportretowana najlepiej. Chciałem zwrócić uwagę waszą na wspaniałe światotwórstwo, to znaczy to jest właśnie taki plan, który krytykowałem, jak robiłem recenzję amazonowego, no nie tylko Power, tylko koła czasu. To znaczy macie takie sterylne wnętrze, które w żaden sposób nie wygląda, jakby było faktycznym wnętrzem zamku, no i w tym sterylnym wnętrzu sobie przechadzają się aktorzy i nic więcej. Czekam na Magritte L'Antil. Ona się będzie pojawiała tutaj, chyba, jeśli mnie pamięć nie myli, ale w późniejszych odcinkach. I teraz, moi drodzy, przygotujcie się. Dobrze? Dobrze? Bo ja już wam to troszeczkę zaspoilowałem, ale przypominam, że mamy 19 minut serialu. I Lauren wtedy na poziomie drugiej połowy odcinka, wiecie, już się trochę nudziła i powiedziała do swoich scenarzystów, no słuchajcie, jest problem. To znaczy, ja już zaadaptowałam tak dużo z tej powieści, że nic nie zostało, w związku z powyższym musimy na szybko wymyślić jakąś scenę. No i wtedy różni ludzie mówi, proponujemy na przykład, żeby zrobić scenę, jak wszyscy nasi bohaterowie idą do Ikei. Na to Lauren mówi, ej, ale... Czekaj, to jest Królestwa Północy, tam nie ma Ikei. Kurczę, faktycznie, zapomniałem. Nie czytaliśmy książek, nie wiemy. Dobra, to może zrobimy taką scenę, w której wszyscy się naćpią fistechów w Mahakanie. Nie, bo wtedy damy podpowiedź wszystkim interpretatorom tego serialu, że myśmy też ćpali fistech, jak to pisaliśmy. Faktycznie, nie, zły pomysł. Co w takim razie? I wtedy zgłosił się Matthew. Pamiętacie, to Matthew to był ten, który zamiatał scenografię i zdecydował o tym, żeby pecynę błota dać w którymś momencie, żeby ruiny wyglądały bardziej realistycznie. I Matthew, nasz bohater, powiedział, słuchajcie, ja mam pomysł, zróbmy tak, to będzie bardzo fajne, podoba się na pewno też graczom, zróbmy tak, żeby Fringilla Viggo miała scenę BDSM z Dijkstra. Zróbmy tak, żeby Fringilla Viggo knucikiem flagellacyjnym mianowicie traktowała biednego Dijkstrę, Sigismunda Dijkstrę, któremu troll zabrał całą Torfunę, po pleckach i żeby Sigismund Dijkstra doznawał orgazmu na ten uroczy prospekt. Dlaczego? No bo Matthew to zaproponował. Dlaczego się pytacie o takie rzeczy? No przecież wyjaśniłem wam wszystko, prawda? To była Filipa, nie Fringilla. Nie ma to żadnego znaczenia, moi drodzy. To i tak się nie zdarzyło. Więc tak, Filipa Eilhart, nie Fringilla Viggo. Mylę je ze sobą, ponieważ nie wyglądają jak bohaterki, które portretują. A zatem Filipa Eilhart ćwiczy knucikiem flagellacyjnym Sigismunda Dijkstrę. Rozumiem, że teraz jest wszystko w porządku. Czaty be like, a nie, 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 Krzysztof, to w porządku. Jak to Filipa Eilhart ćwiczy knucikiem flagellacyjnym Sigismunda Dijkstrę, to wszystko jest w porządku. Nie, no to co innego. Nie wiem, po co jest ta scena, ale później jest callback do niej. To znaczy, wyobraźcie sobie, jak Sigismund Dijkstra potem się przeciąga w foteliku, to go boli, bolą go plecki, nie? Sigismund Dijkstra mówi zresztą o Filipie Eilhart, że ona troszeczkę przesadziła, więc wiecie, mogła go tak tym knucikiem flagellacyjnym troszeczkę mniej oćwiczyć, to nie byłoby takich problemów. Potem jest scena, która cały czas rozbudowuje nam bardzo ważny wątek romansowy Jaskra i Radowida, bez którego absolutnie nie byłoby tego serialu. Przypominam, że mamy dopiero 23 minuty 46 sekund, a na stole montażowym musi się znaleźć jeszcze jakieś 30, więc kiepska sprawa, trzeba było coś doszyć, no więc doszyto tę scenę. Wspaniale. Ja nic nie mówię. W każdym razie, idąc dalej, mamy przecudowną scenę, która pokaże wam to, co jest najważniejsze w Wiedźminie, a mianowicie najważniejsze są potwory. A skoro wiemy, że w Wiedźminie oprócz serca, rodziny, najważniejsze są również potwory, to wiecie, co dostaniemy. Lauren dowozi, prawda? I w którymś momencie, ja pozwolę sobie przeskoczyć od razu do tej sceny, bo jest absolutnie przecudowna. Czy ja będę musiał do niej przeskoczyć aż tak daleko? No nie mówcie mi, że będę musiał do niej przeskoczyć aż tak daleko, bo to jest kontekst, to jest ważny kontekst. Potem się cofniemy z powrotem, okej? Okay? Ale chciałem, żebyście zobaczyli drugi najpiękniejszy projekt Monstrum, który się pojawia tutaj. To nie jest Monstrum, albo Wiedźmina opisanie, nie, moi drodzy? Teraz ogłaszam nieformalny konkurs na nazwanie tegoż potwora wspaniałego.
wygląda to następująco. Przyjrzyjmy się temu w kontekście. Ja nawet, wiecie co, myślę, że nawet mogę na momencik zniknąć, żebyście zobaczyli w pełnej krasie tą wspaniałą scenę, kiedy ksenomorf wychodzi ze ściany. Nie spodziewaliście się tego, ale tak. Ja myślę sobie, że to jest szczerber. Szczerber to jest taki cerber, który jest szczerbaty. To jest moja propozycja. Ewentualnie może być to jakiś rodzaj hydry lerneńskiej. Ale szczerber chyba bardziej. Głowościej, straszna, głowokrzew, głoworyje. Głoworyje są przepiękne absolutnie. Ja na wszelki wypadek spytam, czy ja zwariowałem i coś takiego jest u Andrzeja Sapkowskiego, czy nie, ale wydaje mi się, że chyba nie ma lepszej ilustracji na kutasoidalne mycelium niż właśnie to, co się tutaj pojawiło w ścianie. Ja wiem, że jest bardzo źle z CGI. O tym mówił Marcin Łukański w swojej ostatniej recenzji od openingu do Secret War bodajże, prawda? Że jest problem z CGI. Nie wiedziałem, że aż taki. Ta scena wygląda jak inspirowana zamkiem Risberg z sezonu Bush. Tam też magicy bawili się w takie eksperymenty, szczególnie Alzur. Straszny miszmasz. No i właśnie nie wiem, skąd to już jest, moi drodzy. Serial zdaje się nam sugerować, że są to eksperymenty albo z Tregobora, nie wiadomo z jakiego powodu, albo Wilgeforca. Więc tak, no Geralt oczywiście radzi sobie z kutasoidalnym mycelium bardzo dobrze, albo z szczerberem, jak wolicie. I okazuje się, że to są wszystko wyniki eksperymentów na starszej krwi, które są prowadzone przez magów. Tutaj macie niedoszłą ofiarę tychże eksperymentów. Nie mam pojęcia, jak się nazywa, ponieważ nie ma to żadnego znaczenia. A chyba słusznie ominąłem te sceny, które były wcześniej, ponieważ to były sceny z Coyatel, a jak pamiętamy, najważniejszym przesłaniem tego serialu jest to, że elfowie nienawidzą ludzi, a ludzie nienawidzą elfów. W związku z powyższym tutaj mamy wyjaśnienia tych ważnych słów. Potem mamy, jak widzę, ponownie Fringillę, to tym razem chyba rzeczywiście jest Fringilla. I wiem, co pominąłem, moi drodzy, Hydry Cronenberga. Mianowicie pominąłem wspaniały śpiew. Oj, moi drodzy, nie ma to tamto, nie ma to tamto. My tego posłuchamy. It's not a want, it's a need, it is pain. Przepiękne, prawda? Myślę sobie, że Wiedźmin Netflixowy jest ofiarą sukcesu jednego przeboju, który zdołał wylansować, mianowicie To se kończy łecie. Oni próbowali zrobić coś podobnego za każdym razem, ale niestety się nie udało. Na szczęście udały się wszystkie inne rzeczy, jak na przykład bardzo adekwatna adaptacja wiedźmińskiej sagi. Żeby nie było, ja naprawdę kiepsko pamiętam sagę wiedźmińską. Zresztą poprawiacie mnie na bieżąco na live'ach w różnych kwestiach i bardzo słusznie, że to robicie. Tutaj chodzi o pewien ogólny vibe, o atmosferę. Nie o nawet szczegularstwo fabularne. Tu po prostu tego nie ma. Tu nie ma w ogóle żadnych scen wziętych z czasu pogardy. Nie mam zielonego pojęcia, dlaczego ta piosenka Jaskra została tutaj wrzucona, pomijając oczywiście to jedno wyjaśnienie, na które od razu wpadłem, a mianowicie to, że chodziło o zaprowadzenie tej continuity, czyli ciągłości w obrębie tego Netflixowego uniwersum, tak? Że mamy potwory, mamy serce, mamy rodzinę, mamy Babę Jagę, mamy menhiry, przez które nie da się przechodzić, ale jednak działają jako teleporty i oczywiście mamy również śpiewającego Jaskra. I jeżeli te wszystkie elementy będą, to Loren Hissrich, którą będziemy nazywać za każdym razem Fistech, myśli sobie, okej, mamy Wiedźmina. Tylko problem polega na tym, że na świat Wiedźmina składa się znacznie więcej różnego rodzaju elementów. Jaskier też dostał bicz, ojojoj. Może tak, ale pytanie, czy również od Filipy. Ja wiem, że też Filipa lubiła tego rodzaju gierki i tak dalej, ale wiecie, czym innym jest zrobienie z tego długiej sceny, w której jest to bardzo mocno eksponowane, a czym innym pokazanie tego z subtelnością właściwą Andrzejowi Sapkowskiemu. No i tak, i macie oczywiście te swoje ukochane sceny Jaskra i Radowida. Ja bym się kompletnie w zasadzie nie miał żadnych problemów z tym, żeby Jaskra potraktować jako promiskuistycznego barda, który, bo ten przymiotnik właśnie to oznacza, chce z każdym i w każdych okolicznościach. Nie ma najmniejszego problemu. Natomiast niech to jeszcze ma jakiś sens polityczny. Jeżeli ktoś wie, jaki ma sens polityczny cały ten wątek Jaskra ja nie rozpoznaję tych aktorów. Ja nie rozpoznaję tych aktorów. To chyba jest Radowid. Jeżeli dobrze poznaję, mam taką nadzieję. Rozumiem, jeżeli ktoś wie, jaki ma sens ta cała scena, to ja nie wiem. Oni są w Radowicach, tak.
Więc cóż, tutaj była ta walka, o której sobie wcześniej wspomnieliśmy. A cóż się dzieje dalej? Dalej są spiski polityczne, jeśli mnie pamięć nie myli. Tak, wracamy, moi drodzy, znowu do Redanii. I jest cały czas budowany konflikt między Radowidem a Wizimirem Redańskim, moi drodzy. Oto Radowid ma 13 lat, piszecie, w sadze. No tutaj nie ma ewidentnie 13 lat. A zatem tak, ogromnie mi przykro. Tak czy inaczej, problem cały czas, który mnie nurtuje, to w jaki sposób wyglądają tutaj kostiumy, w jaki sposób jest ta Redania sportretowana. No nie wygląda to wszystko, moi drodzy, zbyt dobrze. To jest Dziadowid, a nie Radowid. Jest to prawda. Radowid ma 13 lat. Czym są menhiry? Menhiry to są słupy. Nie widzieliście obietnicy, przepraszam, rodowodu krwi. Wstydźcie się! W rodowodzie krwi było powiedziane, że przez menhiry, czyli wielkie słupy z czarnego kamienia, przechodzi się do innych światów w multiversum wiedźmińskim Andrzeja Sapkowskiego. Jestem, moi drodzy, oburzony, że nie znacie lore serialu Netflixa. Jest to absolutny skandal. Skandalem jest również to, że w którymś momencie do naszych starych znajomych trafia sam Rins. I wiecie, co będzie Rins chciał zrobić? Jakby Loren miała za mało wrogów, to Loren stwierdziła, że jeszcze będzie chciała przypalić kitku. Wydaje mi się, że już gorzej być nie może, nie? Niż przypalanie kitku, więc oto jeszcze pokażę wam jeszcze raz, żebyście się wystrzegali absolutnie tego serialu i równocześnie wszystkich innych, w których giną zwierzątka, więc tak tutaj się dzieje to kotu w każdym razie. Nie pamiętam, czy on finalnie zostaje spalony czy nie, ale nie wydaje mi się, żeby... A nie, przepraszam, zostaje oswobodzony. Na to się Loren nie poważyła, moi drodzy, w każdym razie. Puszczone z dymem została cała reszta. I tutaj wraca, moi drodzy, Mag. Ten mag. Czyli Vilgefortz z Rogven. Który ewidentnie wygląda jak Vilgefortz, bo od razu go rozpoznałem. Cóż było w tej scenie? Nie mam zielonego pojęcia, cóż było w tej scenie zielonego. A już wiem, knucie dotyczące zlotu na Tanen tu się pojawia po raz pierwszy i oczywiście dialog z radosną Tisają. Nie mam zielonego pojęcia znowu, co się w tej scenie dzieje. Ostrzegałem was, że moja pamięć w stosunku do tego, co się zdarzyło w drugim odcinku, jest infinityzymalna. Powiedzieli, żeby zostawić kota w spokoju. Ewidentnie tak się stało, moi drodzy. Podpalanie i maltretowanie zwierząt to 2/3 z zapowiedzi, że ktoś będzie niedostosowany społecznie. Prawda, moi drodzy? Prawda? Nie robi się takich rzeczy absolutnie. Jestem bardzo mocno, jak widzicie, rozczarowany tym, co się dzieje w tymżeż drugim odcinku Wiedźmina i uważam, że jest zdecydowanie gorszy od odcinka pierwszego. Kończy go totalnie zastępowalna, żeby jeszcze uczynić zadość tej wspaniałej fabule, scena rozmowy Yennefer z Ciri. I tyle. Więc jak widzicie, rzeczy, które się wydarzają takie brzemienne fabularnie tutaj na początku, to jest co? To, że Ciri jest ścigana przez Rinsa, co już wiemy od dawna, to konkretnie od drugiego sezonu. To, że Ciri jest ścigana przez Jiggy Gone, co wiemy od zakończenia drugiego sezonu i od motomyszy z Marsa na powierzchni rzeczonego Marsa, który tak naprawdę jest planetą ojczystą NL. Co jeszcze? A, że są eksperymenty mutagenne i inne na starszej krwi. I że jest jakaś kotłowanina polityczna i Nilfgaard chce podbić Królestwo Północy, co wiemy z sezonu pierwszego. Czyli dwa pierwsze odcinki, które powinny wam budować w każdym razie atmosferę tego sezonu i rozbudzić apetyt na kolejne 3, nie wprowadzają absolutnie niczego. Jestem zmartwiony, krótko mówiąc, bardzo tym, co się dzieje. Spodziewałem się, moi drodzy, że będzie źle, nie spodziewałem się, że będzie aż tak źle i mój smutek jest tym większy, że następne 3 odcinki nie będę wiedział, w jaki sposób wam przedstawić, żeby chociaż budziło to cień zainteresowania tudzież śmiechu, z bardzo prostego powodu. Dzieje się tam jeszcze mniej. Tempo fabuły jest szaleńcze. I dopiero w ostatnim odcinku 5, więc prawdopodobnie zrobimy sobie 3 naraz, bo nie umiem sobie tego inaczej wyobrazić, rzeczywiście jest coś, co przypomina czas pogardy, to znaczy pojawia się tam ten bal, bardzo charakterystycznie, dobrze zrobiony, z fajną muzyką nawet i przygotowania do zlotu na Tanet. I to jest przygotowane dość dobrze, nomen omen. Ale nie powiedziałbym absolutnie, że 5 odcinek jest spektakularny, więc jeszcze raz, jeżeli chcecie oglądać serial, proszę poczekajcie do 27
lipca. Bardzo was o to proszę. I teraz poruszmy jeszcze sprawę Henry'ego Cavilla, tak? Zauważcie, że Henry nie ma praktycznie tutaj w ogóle czasu ekranowego. Przez zarówno te dwa pierwsze odcinki, jak i następne trzy też mogę wam powiedzieć. Daje się mu jakieś dziwne sceny walki, w których on naprawdę stara się być Wiedźminem na miarę swoich możliwości, wspaniałym. Równocześnie dostaje walki z potworami, gdzie jest o wiele gorzej niż w przypadku walk z ludźmi, ponieważ dostaje obrzydliwe CGI. I nie widzę tutaj tego godnego pożegnania. Zostały trzy odcinki dla was jeszcze, a potem zostaną jeszcze trzy odcinki dla mnie i dla nas, czyli razem sześć na to, żeby zbudować to godne odejście Geralta. Mamy przed nami scenę, która jest jedną z najlepszych z całej sagi, mianowicie walki Vilgeforca z Roggeven z Geraltem. Vilgeforca kochałem zawsze jako postać. Nie mam zielonego pojęcia, w jaki sposób zostanie to zrealizowane, ale mam złe przeczucia co do tego. Może już nie chciał grać, aby to był taki warunek. Bardzo możliwe, że kończył mu się kontrakt, moi mili. Karol pisze, że to absolutnie obrzydliwe, jak potraktowano władców w tym serialu. Sapkowskiego królowie byli świadomi wpływu tego, jaki mieli na nich magowie, i próbowali temu przeciwdziałać. Tu nie ma władców, moi drodzy. Zauważcie, że cały czas dostawaliśmy sceny w tych dwóch odcinkach z jednym królem, z jednym monarchą, mianowicie Wizimirem Redańskim. Natomiast nie mieliśmy ani słowa na temat Temerii, Edin, Kowiru, nic praktycznie, prawda? Nie dowiadujemy się w ogóle o wszystkich monarchach, a przecież cały czas pogardy przepełniały sceny właśnie knowań politycznych. Ci magowie zjeżdżali się z różnych dworów, wiedzieliśmy, kto jest kim, kto jest czyim nadwornym magiem. Tutaj tego po prostu nie ma. Zauważcie, że ten świat się nagle skurczył i mówię cały czas z perspektywy pięciu już odcinków, pamiętajcie, więc no nie ma szans, żeby nagle w ostatnich trzech się pojawiły inne Królestwa Północy. Mamy tylko Redanie. Z tego względu, że trzeba było wybić postać Radowida dla romansu z Jaskrem i z tego względu, że trzeba było wybić postać Dixty, grają faktycznie przez dobrego aktora, więc może dlatego. Czyli macie jedną Redanie, Cintra praktycznie zniknęła, pojawia się tam Emer van Emrys tylko po to, żeby powiedzieć, że chce mieć wykuty miecz dla Królestw Północy i nic więcej. Jeżeli chodzi o Skojatel, nie wiadomo w zasadzie, gdzie one są, a pamiętajcie, że geografia w świecie Wiedźmina jest jednak ciupinkę ważna. Jeśli chodzi o samo Tanet, żeby było śmieszniej, jest ono przedstawione w taki sposób, będziemy o tym mówić za tydzień, że ja mylę Tanet w 100% z Aretuzą. Nie jestem w stanie rozróżnić jednego od drugiego. Być może mój błąd polega na tym, że Aretuza ma kamienie, które są błękitno-szare, a Tanet już nie. Nie wiem, nie mam zielonego pojęcia. Zobaczymy. Nadrabiam dalej czaty. Kiedy Krzysztof mówi, że nie ma materiału na Steam, kończy się to 3-godzinnym Steamem. Nie no, bez przesady, moi drodzy, 1,5 godziny dopiero gadamy, a teraz jeszcze nadrabiam czaty, żeby nie było tak, że nie rozmawiałem z wami praktycznie w ogóle. Czy jest gorzej niż w drugim sezonie? Niemożliwe. Na razie Cytrus jest tak, że jest po prostu nudno. I moim zdaniem, to jest mój główny take, który będę mieć też w recenzji, którą dla was wypuszczę, to jest gorzej. Jeżeli mieliśmy się przynajmniej czymś oburzać w sezonie drugim, typu właśnie, jak to je nazwaliście, Eskel, który jest leszym, Leszkel, albo Eskelem, który zmienia się w Entołaka, moja wersja, to przynajmniej wokół tego się coś działo, tam była jakaś dynamiczna sekwencja walki, byłoby nie było, tak? Możemy się z tym nie zgadzać, to wściekle nie podobało, jest to kretyńskie rozwiązanie, coś się działo. Natomiast tutaj się nie dzieje absolutnie nic. Mam 3/4 serialu za sobą i ja się po prostu śmiertelnie nudziłem. Cały czas siedziałem na Messengerze, pisałem elaboraty na temat tego, jak mi się ten serial nie podoba, robiłem zdjęcia różnym śmiesznym kadrom. No, no nie w ten sposób, moi drodzy, wygląda imersja. Imersja powinna wyglądać tak, że ja się zanurzę i zapomnę w ogóle, że oglądam w tym momencie Wiedźmina, osadzonego zresztą w uniwersum, które jest, co by nie było mówić, kultowe i to nie tylko jednak w Polsce, prawda? Ominąłem Kahira. Co się działo z Kahirem? Nawet nie widziałem, co się działo z Kahirem. Nie pamiętam kompletnie tego. Te staty, pisze Brendo, są absolutnie obrzydliwe. Wyglądają jak ze styropianu. No wreszcie ktoś to mówi. Okna w Zamku Redańskim nie wyglądają jak nic z jakiejkolwiek ery ludzkości. No przyjrzyjcie się, moi drodzy, temu chociażby jak wygląda, no nie wiem, ten kadr losowy teraz sobie wezmę, tak? A jak wygląda dowolny kadr z Gry o Tron? I dobrze, żebyśmy nie byli gołosłowni, tak? Ja wpiszę w tym momencie, nie wiem, Tywin Lannister, tak? Cokolwiek nam się pokaże. Proszę bardzo, znaczy, proszę bardzo, jakikolwiek set, który będzie grotronowy, będzie lepszy od tego, co się pojawiło wcześniej. To będzie, oni nie mieli jakiegoś ekstremalnie dużego budżetu, byłoby nie było, moi mini. Więc wydaje mi się, następna rzecz, albo weźmy na przykład, nie wiem, King's Landing Castle, tak? Czy to wygląda tak, że ja jestem w stanie się w tym świecie zanurzyć. I nie wiem, albo... jakiś room dowolny sobie weźmiemy, throne room chociażby. Znaczy, te wnętrza
są takie, że ja bym chciał się tam znaleźć. Chciałbym tam, czułem, że tam byłem, tak? Spowite cieniem. Ta gra cieniem, która jest w tym miejscu. Ta gra cieniem, którą, i światło cieniem, którą macie tutaj. Cała sekwencja z mapą, byłoby nie było, okropny sezon, tak wiem, ale wciąż zobaczcie na światło cień, który jest tutaj. Wiem, znowu staję się Marcinem Łukańskim, a nie powinienem, bo się nie znam. Tak, akceptuję wszystko. Zobaczcie na to, co tutaj jest, i na grę światło cienia, i zobaczcie, co jest tutaj. To jest sztuczne wszystko i to widać, że to jest sztuczne. Będę wklikiwał się w dowolny moment i będziemy mieli dokładnie ten sam problem. To wygląda jak set teatralny. Ja bym naprawdę, gdybym zobaczył coś takiego w krakowskim Teatrze Groteska, to pomyślałbym sobie, o, fajna, wykosztowali się na scenografię. Ale ja nie chcę widzieć scenografii, ja chcę widzieć świat, zwłaszcza jeżeli to jest świat fantasy. Nie chcę widzieć Korony Królów, chcę zobaczyć rzeczywiście serial, który no nie udaje, że to jest tylko, wiecie, uda. Podstawowa rzecz, którą macie w fantasy, to się ładnie nazywa Willing Suspension of Disbelief, czyli zawieszenie niewiary. Dosłownie tego nie ma tutaj. Ja nie wierzę w realia tego świata. Śmieszą mnie postaci, śmieszą mnie scenografie, śmieszy nas kostium Yennefer. To nie jest jeszcze jakoś ekstremalnie drogie. Na Pyrkonie widziałem 30 razy lepsze kostiumy, a chyba nie domyślacie się, że ludzie, którzy przychodzą na Pyrkon, swoją drogą pozdrowienia dla Pyrkonowiczów, nie dysponują budżetem 60-100 tysięcy dolarów na kostiumografię. No litości absolutnie. Dobre światotwórstwo to jest tym, co Redzi zrobili z Radowidem, pisze Karol Wębier. W książce było wspomnienie, że później był znany jako Srogi, dostaliśmy taki piękny wątek prowadzony przez trzecią grę. Wszystkie te postaci, które wracają, Regis, nawet Anna Henrietta, one zostały sportretowane w taki sposób, że my jesteśmy w stanie uwierzyć w coś, co było bardzo nieprawdopodobne. Z Wiedźminem niedobre się rzeczy dzieją pod koniec sagi Andrzeja Sapkowskiego. W związku z powyższym, jeżeli robimy bezpośrednio kontynuację fabularną, trzeba się ostro nabiedzić, żeby miało to sens. Netflix nie ma tego problemu. Oni mogą uzupełnić te białe plamy, które są u Andrzeja Sapkowskiego, ale prawda jest taka, że mają gotowca. Biorą dialogi i są dobre dialogi. I ładują pieniądze w światotwórstwo, w dobre CGI i wszyscy bylibyśmy zadowoleni, a ja nie musiałbym w tym momencie rantować i się wściekać, bo jeszcze raz to podkreślę, jakkolwiek przeszkadza mi, że to ten świat wygląda tak, jak wygląda, to bardziej mi przeszkadza to, że wypełniają ten świat tego rodzaju dialogi, tak? Proszę bardzo, jakie są dialogi przy scenie radosnej Filipa Lipy Eilhart z Dijkstrą. Byłem wściekły. Zmarnowaliśmy okazję. Mogła przejść na naszą stronę. To są dialogi klasycznie pisane w ten sposób, żeby się zmieściły w jednej linijce na Netflixie. No nie. No absolutnie nie. I to są dokładnie te same dialogi, co u Amazona. Absolutnie. Doznałem olśnienia, pisze Kajetan. Każdy sezon jest gorszy od poprzedniego, dlatego że pierwszy był czarodziejem, miał dziecko w postaci sezonu drugiego i tak dalej. I tak. Tutaj z gotowym, bardzo dobrym scenariuszem politycznym z książek dostajemy taką kupę, kontynuuje Karol. Absolutnie. Krzysztof dopytuje, gdzie jest Hensel, Demavent, Foltes w rozterkach politycznych? Nie ma. Nie ma, absolutnie. Pojawiają się magowie w którymś momencie, wszyscy, to jest w piątym odcinku, no bo muszą się pojawić na Tanet, ale wiecie, co jest najzabawniejsze? Nikt tam ich nie przedstawia. Cała sekwencja ta, jeśli nie pamięć nie myli, balu, który był przed tymi strasznymi wydarzeniami na Tanet, sprowadzała się do tego, że Yennefer przeprowadzała Geralta przez salę i mówiła mu szeptem różnego rodzaju sekrety, tak, o różnych członkiniach loży czarodziejów, czyli jest jeszcze nieistniejącej, bractwa czarodziejów i tak dalej, i tak dalej. I my za pośrednictwem Geralta się dowiadywaliśmy o tych intrygach i to było ciekawe. I równocześnie dowiadywaliśmy się, kto jest kim. To jest super. To jest dobrze napisana scena i to są też dobre dialogi. Czas podagry, zamiast czasu pogardy. Trochę tak jest. Boli mnie, pisze Piotrem, że nie ma jeszcze w ogóle budowania relacji między Ciri a Yennefer, co w książce zawsze czytałem z wielką przyjemnością. Wiesz co, no, ja się nad tym troszeczkę tutaj prześlizgnąłem, dlatego że ta relacja między Ciri a Yennefer jest po prostu niesamowicie sztuczna z tego względu, że drugi sezon zbudował nieistniejący konflikt. To znaczy, przypominam, że Yennefer chciała zrobić z Ciri syfon magiczny i ampułkę do many, którą następnie miała wykorzystać wskutek spisku z Babą Jagą. Niech na mnie umyka ta bzdura, która się tam pojawiła. Więc być może rzeczywiście, tak staram się to rekonstruować, że Loren Histrich, którą będziemy nazywać Fistech, cały czas nam tłumaczy, że ona wracała do książek, przypomnijmy ten artykuł, od którego zaczęliśmy, tak, że wraca do książek i są one jej bardzo ważne, że jest wierniejszy książkom, to jest bardzo starannie dobrane słowo, bo jest wierniejszy dlatego, że nie mógł być już bardziej niewierny niż sezon drugi, w którym były chętoszone menhiry. Więc tak, jest wierniejszy książkom w tym sensie, że nie jest wymyślane
kuriozalne lore, czyli wiedza o świecie, ale wymyślane są kuriozalne sceny dialogowe, kuriozalne relacje między postaciami i kuriozalne wątki, których nie ma. I co więcej, naprawdę przysięgam wam, gdyby wątek Jaskra i Radowida jakoś wzbogacił tę scenę polityczną, na przykład gdyby Radowid szeptał Jaskrowi różnego rodzaju rzeczy, chociażby te, które przeczytaliśmy, zrzuciłem książkę z randomowej 69 strony Czasu Pogardy. Wyobraźcie sobie to. Wtedy to ma absolutną sens. Szczerze, wtedy Jaskier mógł mieć z Radowidem scenę BDSM na 13 minut. Oglądałbym ją z zapartym tchem. Wiecie dlaczego? Ponieważ oglądałem z zapartym tchem sceny w burdelu, które były żenujące w Grze o Tron, ale wtedy dowiadywałem się mnóstwa o tle politycznym, kulturalnym King's Landing, tego co się dzieje za kulisami właśnie. I te sceny miały tam sens. Ja wiem, że wszyscy sobie żartują, że it's not television, it's HBO, w związku z powyższym musiały być w każdej scenie boobies, ale mimo wszystko tam było to jakoś uzasadnione. Natomiast tutaj nie jest to w żaden sposób uzasadnione. Radowid to syn Wiedźmina w książce. A, to tego nie powiedziałem jeszcze, tu jest bratem. O Jezus, tak, tak. No właśnie to są takie zmiany, które są kompletnie niezrozumiałe. Bardzo możliwe, że dlatego, że właśnie jest starszy. Ojej, Boże, już się boję, będzie przedstawiona Loża Czarodziejek, pisze Karol. To będzie abominacja, całkowite zaprzeczenie silnych postaci kobiecy, które Sapkowski tworzył świetnie. Może, nie wiem, zobaczymy. Na razie, jeżeli chodzi o postaci czarodziejek, to u mnie top to jest Tisaya. Tisaya jest dobrze grana. Sabrina Glewicz jest też super. Do Jen się nie przekonałem w dalszym ciągu. Ja z Jen miałem problem na poziomie sagi. Miałem niejaki problem w grze, chociaż moim zdaniem gra o bardzo ociepliła wizerunek Yennefer. Natomiast tutaj mam koszmarny problem. Czy jest dostępna informacja na budżetu? Zaraz sprawdzimy. Witcher Season 3 Budget. Aż jestem ciekawy. Nie mówcie mi, że to jest to. A, okej, 318 milionów to były dwa pierwsze sezony, z tego widzę. 318 milionów, ale trzeci sezon, nie wiem, czy były jakieś informacje na ten temat. Trzeci sezon, release date. 15 milionów za epizod, z tego co widzę, jeżeli wierzyć tej stronie. Jeżeli wierzyć stronie kidan.com, której bym w normalnych okolicznościach nie uwierzył, trzeba to jeszcze sprawdzić, ale z tego co widzę 15 milionów, jeszcze sprawdzimy na wszelki wypadek. Tak, 15 milionów za epizod. Co jest zabawne, ponieważ w Grze o Tron było od 6 do 8 milionów. Oj, ale dobra, inflacja, powiedzmy CGI, które drożeje i rzeczy. Tak czy inaczej, ja uważam, że jesteśmy w stanie zrobić nawet przy małym budżecie coś dobrego, więc dla mnie nigdy to nie była odpowiedź na to, czy są na przykład dobrze dialogi napisane, czy nie. Wiecie dlaczego? Ja wam powiem dlaczego. Ponieważ prawa do książki, którą upuściłem, za co bardzo przepraszam Andrzeja Sapkowskiego, zostały już wykupione! Więc nie trzeba tutaj było nic nowego robić, moi mili. I można było przeznaczyć właśnie budżet na to, żeby było lepsze CGI. Wielkie nieba. W fistechowej wersji Cyrilla, patrząc na Yennefer, patrzy jak i tak musiał patrzeć na Abrahama, czy jako owieczka na rzeź. Trochę tak. Przyznaj to przed sobą, nie jesteś tak dobry w literaturze i dialogii, żeby świat zrobić tak mało, tak dużo. Prawda? To jest po prostu, my się wszyscy nie znamy na tym. A nie, tak naprawdę znał się na tym bardzo dobrze Andrzej Sapkowski, chociaż żeby nie było, że tak głaszcza Andrzeja Sapkowskiego. Andrzej Sapkowski miał problemy z kartografią, chociaż nie powinienem ja to mówić, gubiący się w każdej grze wideo w prostym korytarzu. Mój dyplomat kiedyś, serdeczne pozdrowienia swoją drogą, zrobił analizę wątków kartograficznych w świecie Wiedźmina. Wciąż nie wrzucił na ResearchGate, więc nie mogę wam jej zalinkować. I wyszło mu, że jak postaci mówiły, że idą na północ, to na mapie szły na południe. Więc fakt, że Andrzej Sapkowski zawsze się chełpił, że nigdy nie zrobił mapy, nie wyszedł mu zbyt na dobre, ale z drugiej strony, szapobarze, mimo takiego tradycyjnego światotwórstwa, że wpierw robimy sobie mapę, potem encyklopedię i wypełniamy to fabułą, Sapkowski był jednak w stanie światotworzyć niezależnie od fabuły. Więc ta jego metoda twórcza zadziałała. I na przykład, w momencie, w którym robimy adaptację serialową czy grową, nasza rola jest następująca. No to dowieźmy dobrą mapę. I kto daje dobrą mapę? No oczywiście, że Wiedźmin w CD Projektu Red, prawda? Jeżeli nawet wpiszę w tym momencie Witcher Map, tak, to dostanę mapę wiedźmińską, która była robiona w większości przypadków dla CD Projektu Red. No, z tego, co widzę, ta jest mapa chociażby, ta, która była robiona dla trzeciego Wiedźmina. Może się już pojawiło tych mapek, tak nawiasem mówiąc, ale generalnie dominują te growe, prawda? Nie widzę tej mapy, którą widziałem w Wiedźminie drugim z kolei. Gdzieś jeszcze miałem absolutnie przecudowny guidebook, który się pojawia. Stwierdziłem, że wam go pokażę, bo czemu by nie.
Mam nadzieję, że zdołam go jakoś szybko znaleźć w moim radosnym folderku światotwórczym. Mianowicie rzecz to wyszła w ramach edycji kolekcjonerskiej Wiedźmina III Dzikiego Gonu. Wild Hunt, mam nadzieję, że to znajdę. Ojej, jakbym bardzo chciał to znaleźć i wam pokazać, bo to było absolutnie przewspaniałe. Niech sobie mój głupi Windows procesuje. Od czasu, kiedy mam Windows 11, nic nie da się wyszukiwać szybko. Podpatruję jeszcze na czaty. Jak mi się podobała łaźnia? Średnio, szczerze powiedziawszy. Szczuromir pisze, że wyzyskał wielką nienawiść do Yennefer. No, ja mam właśnie ten problem niestety, że Yennefer mi się podoba coraz gorzej z odcinka na odcinek. To znaczy jest postacią napisaną niekonsekwentnie. Nie mam problemu z jej wyglądem. Na początku tylko nie wiedziałem po prostu, że to jest Yennefer, więc miałem z tym nieznaczny kłopot. Ale poza tym, no to wiecie, no jeżeli postać jest pisana niekonsekwentnie, nie zszywa się w żaden sposób, to w jaki sposób można ją polubić? Casting do tego serialu, myślę, jednak mimo wszystko jest absolutnie najgorszy. I to jest kłopot. Bo jeżeli casting jest dobry, to jest w stanie uratować nawet sytuację, w której mamy kiepskie dialogi, bo wiecie, wtedy traktujemy to po prostu jako guilty pleasure. Tak ładnie się ogląda, miłe są postaci, ojej, znalazłem artbook. Jak to zobaczycie teraz, to będziecie absolutnie zachwyceni. Gwarantuję wam, wszyscy, którzy zostali do tej pory, będą mieli wtedy superatę z tegoż tytułu, tylko zrobię tak, żeby to żeby było rzeczywiście ładnie. Więc proszę bardzo, moi mini, mamy sobie nasz radosny artbook wiedźmiński, tak, Wild Hunt, i zobaczcie sobie same kadry, nie? Jak ten świat jest budowany? Dostajemy od razu mapę. Co tutaj jest? Proszę bardzo, cytat złośliwy z Krwi Elfów Andrzeja Sapkowskiego, gdzie Andrzej Sapkowski mówi, że świat jest tak wielki, że nikt tam mapy nie widział, że nikt nie narysował takiej mapy, nie wiadomo jak świat cały wygląda. I wylewa się klimat wiedźmiński z tego. Narzekaliśmy, to teraz zobaczmy, jak to może wyglądać dobrze. Proszę bardzo, ruiny macie, tak? Zrealizowane przepięknie. Koncept arty, to jest ta początkowa scena, która się pojawia w Wiedźminie. Wszystko to, nawet, wiecie, zrobione przez koncept artystów na szybko, bo to jest speed painting bardzo często, tchnie tym klimatem, który dostaliśmy finalnie w grze. Ja mogę cały czas tylko to scrollować i będziecie widzieli z tego Wiedźmina, tak? Gra światło cieniem, proszę uprzejmie. Uwielbiam ten artbook swoją drogą. Macie trzy wiedźmy, które się pojawiają na krzywuchowych moczarach, prawda? Dark fantasy tutaj czuję. To jest, widzicie, coś, czego nie powiedziałem jeszcze, a powinienem był. I to chyba jest największy zarzut, jaki można mieć wobec Wiedźmina Netflixowskiego. Jak ja patrzę na te sekwencje, zwłaszcza te sekwencje, które są w Redanii, to nie wygląda jak świat dark fantasy. Tam nie ma tego mrocznego klimatu, który mamy w Wiedźminie Dzikim Gonie. To nie jest, widzicie, tak, że w grze się to pojawiło dlatego, że ohoho, level designer. Nie, tam sztab ludzi nad tym siedział, zastanawiał się, jak to wszystko będzie wyglądało. I jeszcze bardzo często pokazuję też studentom, to jest ta łaźnia, w której był Zygmunt Dijkstra, taki prawdziwy Zygmunt Dijkstra. O, jakieś elementy sztuki. Wszystko zostało tutaj przewidziane. Maski karnawałowe, to jest ten dziób, który nosiłem, jak grałem Geraltem. Karty jakieś, które się pojawiają, elementy małej architektury, Skellige zupełnie inaczej odwzorowane, tak żeby rzeczywiście budziło kontrast między silnie słowiańskim Velen, a właśnie nordyckim Skellige, i potem dostajemy jeszcze prowansalskie Toussaint. I po czym poznajemy tę nordyckość Skellige? O proszę bardzo, tkanina z Bayeux jest tutaj zremediowana i przedstawiona w inny sposób, żebyśmy czuli te konteksty, żeby nie trzeba było może pisać jesteśmy w Redanii, jesteśmy na Art Skellig, jesteśmy w Kermoren. No być może warto było w tym kontekście świat otworzyć. Podpowiadam twórcom Netflixa, Netflixowi i przede wszystkim Tomaszowi Bagińskiemu, who should know better, a wizard should know better, jak to należałoby zrobić. Różnicujecie między sobą biomy, czyli obszary roślinne świata, od antromów, czyli obszarów stworzonych przez człowieka. I tak, wyszła taka plastic fantasy, Piotr bardzo to ładnie ujął. Ja będę wam cały czas pokazywał ten artbook, żebyśmy przynajmniej nie wyszli stąd z takim absmakiem. Drakary, kolejna rzecz, która nam się kojarzy z wikingami i kulturą nordycką, ale równocześnie, proszę bardzo, będą się też pojawiały mroczniejsze zdecydowanie za moment te słynne statki, którymi podróżował NL, Dziki Gon tudzież. O proszę bardzo, następne ruiny, które wyglądają bardzo klimatycznie. I prawdziwa Ciri.
Taka, która wygląda jak Ciri, a nie cała reszta. I oczywiście character design. Nawiasem mówiąc, polecam mega zainteresowanie się character designem, bo to jest wciąż coś, co częściowo niby robi AI, ale jednak trzeba wiedzieć, co się za tym może kryć, tak? Zastanawiamy się, jakie konkretnie będą miecze, jakie będą elementy uzbrojenia, jak będzie wyglądał medalion wiedźmiński. W różnych wariantach oczywiście. Jak będą wyglądały różne stroje Wiedźmina. Widzieliście, jak wygląda Geralt? Henry Cavill naprawdę może się wcielać, robić najlepszy cosplay Geralta i roleplay w zasadzie, jaki sobie jesteśmy w stanie wyobrazić, ale bez dobrego kostiumografa nawet on nic nie da. Dlaczego gra wideo jest przygotowana w ten sposób, a ja nawet nie mam takiego artbooka do serialu Netflixa? Myślicie, żebym nie kupił jako fan Wiedźmina, gdyby to było dobrze zrobione? Oczywiście, żebym kupił. To pokazuje tylko, jaka jest przepaść w tej chwili między dobrze projektowanymi grami wideo i nieprzypadkowo o Wiedźminie trzecim Dzikim Gonie będziemy mówić do skończenia świata, a całą resztą, żeby było śmieszniej, nawet portret Cirilli tu jest lepiej zrealizowany niż w serialu, a pamiętacie, że wspominałem, że wyszła tam adekwatnie brzydko. I tak wygląda Yennefer. Gdzie to znaleźć? No, w Library Genesis jest dostępne. Czy my mamy wrażenie, że to wygląda jak z H&M-u, jak na nią patrzymy? Nie, ponieważ Yennefer tutaj wygląda jak czarodziejka, nie wygląda jak... oczywiście, with all due respect, tak? Chłopka, która nagle stała się maginią, nie? Wróćmy sobie radośnie do tego wspaniałego początku, który się pojawiał. Tylko muszę na moment to zgasić, ponieważ wyje mi Netflix. Wystarczy sobie, proszę bardzo, porównać w tym momencie strój Yennefer, który tutaj będziemy mieli, mam nadzieję, że się wklikam. Proszę bardzo, tutaj, to jest akurat adekwatne, myślę. I tej Yennefer, tak? Przepraszam, to wygląda jak scena z chłopów z Raymonta, tak? A to wygląda jak Wiedźmin. To kompendium można pobrać za darmo, pisze Skadi, jak ma się wersję na Gogu Wiedźmina trzeciego. Proszę bardzo. Różnego rodzaju warianty medalionu właśnie Yennefer, które on ma, czyli tej słynnej gwiazdy, prawda? Josta, o której mówi Ciri. Zauważcie, że cały czas są cytaty z książki, które mają nam w jakiś sposób to uświadamiać. Baldura 3 przy... Ojej, Baldura trzeciego przyspieszyli, dajcie spokój, dobra wiadomość. Nie muszę mówić, że tak wygląda Triss Merigold, tak? To jest jedyna właściwa Triss Merigold. Tak wygląda Jaskier, który jest zawadiaką, pstroka to ubranym. Jaskier, przepraszam, ale Jaskier nie wygląda tak. Ja wiem, że to będzie teraz tendencyjne i złośliwe z mojej strony, ja wiem, ale... ale przepraszam, tak? albo chcecie Jaskra kulturystę z Włochami na klacie i z bickiem, albo chcecie Jaskra, który wygląda jak Bart, mimo wszystko. Sebastian, dzięki za trybut, witam, nie umniejszając, czy tylko dla mnie. To jest, bo jak wiadomo, Geralt to piesna, nie? Czy wszystkie czarodziejki dla was, czy dla ciebie są tak nieatrakcyjne? Nie, staram się nie oceniać w ten sposób postaci, ale muszę powiedzieć, że rzeczywiście zgrzyta jedna rzecz. To znaczy, wszystkie czarodziejki powinny mieć nienaturalnie wymuskaną urodę, ponieważ wszystkie miały na tym punkcie nieprawdopodobne kompleksy. One w większości przypadków, żeby było śmieszniej, co jest powiedziane w sadze, nie grzeszyły wielką urodą, ale używały magii po to, żeby stać się doskonałe. I było to opisywane jako jeden z przejawów z jednej strony ich mocy magicznej, musimy utrzymać cały czas ten efekt, po drugie próżności i kłopotu, który się z tym wiązał. I oczywiście, że czarodziejki robiły to bardzo świadomie po to, żeby usidlić tępych mężczyzn, którzy nie umieli zarządzać królami północy i loża czarodziejek musiała to robić w ich zamian, ponieważ i w ich miejsce, ponieważ oczywiście proza Sapkowskiego i saga o Wiedźminie jest głęboko feministyczna. W związku z powyższym loża czarodziejek właśnie tam została tak sportretowana, a tępi opilcy i ozieralcy, którzy zasiadali na stolcach w różnych stolicach królestw, jako kompletni kretyni. Właśnie po to, żeby pokazać, że kobiety tym wszystkim sterują. Więc zobaczcie, jakie to jest przewrotnie głupie ze strony Netflixa, który chce pokazać bohaterki, które będą niezależne, a rezygnuje z tego, co ma znowu pokazane podane na srebrnej tacy przez Andrzeja Sapkowskiego, czyli faktycznie kobiety, które wykorzystują swoją urodę do tego, żeby mamić opilców i ozieralców w królewskich regaliach. Więc absolutnie z tej strony bym kwestionował te wybory, które się pojawiły, ale to są wybory nie w tym momencie dotyczące fizjonomii, tylko wybory charakteryzacyjne, prawda? Dobrze wszyscy wiemy, jak za pośrednictwem dwóch filtrów na Instagramie jesteśmy w stanie upiększyć dowolną postać w tym momencie bez najmniejszych problemów.
Ja będę wam pokazywał te rzeczy tutaj z bardzo prostego powodu, żebyście zobaczyli kontrast, bo ja wiem, że najprościej jest powiedzieć, ho, Krzysztof, tylko narzekasz. Nie, moi drodzy, no nie da się oceniać kolejnego utworu w uniwersum wiedźmińskim w abstrakcji od tego. Tak wygląda Emyr van Emrys, tak? Jak wygląda Emyr van Emrys, to muszę teraz się cofnąć do odcinka z powrotem drugiego, w którym on się pojawia troszeczkę dłużej, na co narzekałem już. Proszę bardzo, jak wygląda Emyr van Emrys? O... To jest Emyr van Emrys w serialu. Wygląda tak, jakby był takim typowym nadrzemnikiem, nie? Pojawia się oto taki nadrzemnik. Jedyna rzecz, która łączy go z Emyrem van Emrysem w wersji prawowitej, to jest łańcuch złoty, który on wszelako jest przepasany z niewiadomego względu. To, w jaki sposób on jest zagrany, nie wspomnę o tym, że w wersji angielskiej go dubbinguje sam Tywin Lannister, to znaczy Charles Dance. O bogowie, prawda? Emyr powinien być grany przez Charlesa Dance'a, absolutnie się zgadzam, Brendo. To są właśnie te wybory, które mógł pójść Netflix, natomiast niestety tak się nie stało. Elf Avalach, proszę bardzo, też pojawiający się, nawiasem mówiąc, na kartach sagi i bardzo dobrze sportretowany w Sadze o Wiedźminie. Ten character design jest absolutnie nieprawdopodobny i to jest coś, czym się powinni absolutnie inspirować. Design miast, proszę uprzejmie, mieliśmy design miasta pokazane chyba w pierwszym odcinku, jeśli mnie pamięć nie myli, wtedy, kiedy były sceny z Jaskrem, prawda? No to przyjrzyjmy się, jaki jest design miasta, tak? Widzimy wszystko na takich planach, które są... O, proszę bardzo, tu macie najszerszy plan, który byłem w stanie znaleźć, więc... No powiedziałbym, że ten żyjący świat, który projektuje CD Projekt Red, jest cokolwiek bardziej żyjący akurat w tym przypadku. O, Dziki Gon. Dzikim Gonem to się zajmiemy za tydzień, jak będziemy omawiać tę scenę właśnie konkretną, ale też został zaprojektowany absolutnie przewspaniale. Pisze Storkę o Wenerdźminie, pisze Magdalena Grotnicka, i będzie lepsza niż to. Absolutnie w 100% ci w to wierzę. Jaskier Wiedźmina III zupełnie nie pasował, z kolei pisze Gil Neiman, a Joey Batty w jakieś 70% Jaskier, którego sobie wyobrażam, jak tam książki, ale dalej sobie go w ten sposób wyobrażasz, bo dla mnie Jaskier ten, który jest tutaj, znowu będzie bardzo tendencyjna stopklatka, jest gorszym Jaskrem niż w pierwszym sezonie. Żeby nie było, pierwszy sezon Wiedźmina mi się podobał. Podobał mi się z uwagi na to, że tamten styl scenariopisarski, który ma Loren i jej zespół scenarzystów, był lepiej dopasowany do krótkiej formy, jaką są opowiadania. I mogliśmy powiedzieć, no dobra, ten odcinek lepszy, bo na podstawie tego opowiadania lepiej wyczuli to opowiadanie, drugi odcinek gorszy, ale wiecie, sezon jako antologia raczej trzymał się kupy. Problemy się zdały dopiero zaczęły dziać w tej drugiej części sezonu pierwszego i w sezonie drugim, gdzie mieliśmy ten główny wątek, który został wprowadzony, no i niedobrze, absolutnie. Zostawimy sobie tę stopklatkę Jaskra z miłymi pozdrowieniami dla CD Projektu Red, który to zrobił lepiej zdecydowanie. Charles Dance jest odrobinę za stary dla Emyra. Prędzej powinien zagrać Regisa. O Jezus, jakby grał Regisa, to byłoby absolutnie wspaniałe. Moniko, dziękuję ci serdecznie za trybut. Netflix ma w życiu dobrze zaprezentowane postacie. Najważniejsza jest poprawność polityczna dla samej poprawności. Trochę się zgadzam, a trochę nie. To znaczy mam wrażenie, że tutaj nie tyle poprawność polityczna ich gubi. Ich gubi kompletny brak rozeznania, jak projektować postaci. Mnie jest obojętne w tym momencie. Nawet czy Oreo rozpoznaje te nieszczęsne Filippę, czy nie. Wszystko mi jedno. Zobaczcie, jak ona jest ubrana. Ja może zniknę na moment. Znaczy, to nie jest strój czarodziejki. To jest strój, który ja miałem ubrany w szkole podstawowej, jak usiłowałem się przebrać za wampira. Tak nie wygląda postać z serialu, gdzie jest nawet, nie wiem, nawet 1 milion na odcinek, powiedzmy, tak? Bez przesady. Tak, to jest Filippa, prawda? To jest Filippa Elhart. To jest Filippa Elhart. Tak mi się przynajmniej wydaje. Czemu Jaskier ma pierścień na klacie? Nie wiem, moi drodzy, ale myślę, że to jest najmniejszy element, który powinien nas zdziwić. Nie mam zielonego, ja nie ogarniam tego, co się dzieje tutaj. Więc, kontynuując, proszę bardzo, drakkary wspaniałe, które zostały stworzone, potwory wreszcie, o! Potwory może! Design potworów, bo o tym sobie sporo mówiliśmy, które mają sens, są związane z miejscem, które zajmują, z lokacją jakąś, są zróżnicowane, interesujące,
Co więcej, to nie jest tak, że CD Projekt Red ma opatentowany ich wygląd. Banshee, Południca, Północnica funkcjonują. Bożątka jak najbardziej, w mitologii słowiańskiej są, chociaż mitologia słowiańska, pamiętajcie, konstrukt XIX-wieczny, a nie coś, co funkcjonowało. Nie wiemy, jaka była mitologia słowiańska, ponieważ chrześcijaństwo zadbało o to, żeby wszystko wyciąć. A! I proszę bardzo, Baba Wodna, która się... Wszystko to można było 1:1 gule przenieść do serialu. Dlaczego dostaliśmy jakiegoś tocznika, jak dziwnego żuka gnojowego, który toczy się na Ciri, w kierunku Ciri? Jaki to ma sens? I naprawdę byłbym w stanie to zrozumieć, gdyby jeszcze te potwory były tak interesujące, chociażby jak fantastyczne zwierzęta, jakie znajdziesz. Gdzie znaleźć ten bestiariusz? To jest cały czas artbook do edycji kolekcjonerskiej Wiedźmina III Dzikiego Ogonu. Skadi, nasza moderatorka, wspominała, że jest dostępny na Gogu do pobrania, jeżeli ktoś ma na Gogu wersję Wiedźmina. A jak nie ma, to warto mieć. Leszy, następna rzecz, który się pojawił, nawiasem mówiąc, wiecie gdzie on się pojawił, nawet w Monster Hunter World. On chyba nie pojawił w Netflixowym Wiedźminie. Był Leszy czy nie był Leszy? Nie pamiętam, szczerze powiedziawszy. Nie pamiętam, czy się pojawił Leszy, czy nie pojawił. W zasadzie każdy zatem z tych potworów mógł zostać wykorzystany 1:1 i nie został wykorzystany jedyny. Był Leszy, mówicie, tak? Nie pamiętam go kompletnie. To czy to był Leszkiel? Nie, moi drodzy, nie ma. A to jedyna rzecz, która mi się nie podobała, nawiasem mówiąc, w Wiedźminie Dzikim Gonie, to były te wstawki komiksowe, moim zdaniem były bardzo kiepskie. Nie mam zielonego pojęcia, dlaczego tak się to stało. Więc jeszcze raz, propsy i kredyty dla CD Projektu Red, który potrafił to zrobić dobrze, i brak propsów dla Netflixa Wiedźminowego. Podsumowując, moi drodzy, tę moją przytługą i bardzo szybko, jak widzieliście, wypowiedź, obejrzeliśmy sobie pokrótce te dwa odcinki z kilku powodów. Po pierwsze, światotwórstwo jest ważne i zawsze to będę powtarzał. Mapy są ważne, kostiumy są ważne, design potworów jest ważny, design ras jest ważny, design poszczególnych biomów, antromów, czyli lokacji pochodzenia roślinnego, czy naturalnego i miejskiego jest ważny. Ale cholera jasna, o czym nie mówię na tym kanale często, naprawdę jest ważna fabuła. No nie może być tak, że ja nie jestem w stanie zrobić czegoś, co uczą nas w szkole podstawowej, to znaczy planu wydarzeń. Nie może być czegoś takiego, żeby w planie wydarzeń dwóch pierwszych odcinków, które otwierają sezon, nie działo się absolutnie nic w przypadku, gdy mamy do zekranizowania jedno z najbardziej dynamicznych powieści sagi. Następnie dialogi. Nie może być tak, nawet jeżeli, powiedzmy, jest nudnawo. Weźmy sobie sukcesję, tak? W sukcesji ile macie wydarzeń? Logan Roy przechodzi z rodzeństwem Royów z jednego pokoju do drugiego. Macie tyle samo wydarzeń, ile w opowiadaniu Dymna Bokowa. Które to opowiadanie Dymna Bokowa polega na tym, że bohater siedzi w jednym pokoju, odpala peta, podchodzi do okna i przechodzi do drugiego pokoju. Koniec opowiadania Dymna Bokowa. Ale wiecie co? W tym opowiadaniu dzieją się rzeczy, oprócz tego, bo jest to dobrze napisane. A tutaj nie. Tu się nic nie dzieje, właśnie dlatego, że nie ma dialogów, nie ma żadnego punktu zaczepienia. Dialogi są generyczne, cały czas na jednym oddechu, bez emocji, wypowiadane z niesamowitą egzaltacją. Potem pojawiają się jakiegoś różnego rodzaju wstawki muzykalowe, które kompletnie nie pasują. Ja też je włączam w dialogi. To musi wszystko być, moi drodzy, i świat dobrze zaprojektowany, i fabuła, i dobrze napisane dialogi, żebyśmy mogli mówić w ogóle o dobrej historii i o dobrej przede wszystkim historii fantasy, a do tego dochodzą te wszystkie inne rzeczy. Wybory castingowe, to w jaki sposób są zaprojektowane kostiumy, złamanie zasady George'a Lucasa, czyli used universe, zużytego wszechświata, o którym swoją drogą możecie przeczytać w książce Chrisa Taylora. Czy ja ją znajdę? Tak. O! To jest ta książka. Gwiezdne wojny, jak podbiły wszechświat. Chris Taylor. Chris Taylor tutaj mówi o tej zasadzie zużytego wszechświata, o tym brudzeniu zbroi szturmowców, żeby był większy realizm. Muzyka. Tu muszę pochwalić. Nie mogłem wam niestety puścić żadnego fragmentu muzycznego, ale od razu jak słuchałem serialu, pomyślałem sobie, kurczę, coś się stało z muzyką dobrego. No i niespodzianka, okazało się, że Percival Schuttenbach był częściowo przynajmniej zaangażowany przy tym. Więc muzyka na plus, jak najbardziej. Potrzebujemy tego więcej, tylko troszeczkę to jest za późno jak na trzeci sezon. No i wreszcie na sam koniec, CGI... Myślę, że nikogo nie zdziwi, że mamy z tym ostatnio problem i będziemy mieć coraz częściej problemy wraz z projektem samego świata. Jura Krakowsko-Częstochowska, jak była w Rings of Power, tak samo jest i tutaj. Mieliśmy bitwę pod Ogrodzieńcem, teraz mamy następne zakamarki. Powiedzmy, że byliśmy w Ojcowie na przykład, żeby utrzymać klimat krakowsko-częstochowskiej Jury. To jest troszeczkę za mało. Oczywiście dla kogoś, kto nie jest z Polski, może być to atrakcyjne, bo wygląda nowo, ale wiecie, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby
korzystając z lokacji, które istnieją w, na planie filmowym naturalnym, troszeczkę tam nadbudować, nie? Zrobić jakąś wieżę, zadbać o to, żeby to wyglądało tajemniczo, puścić światła. Cholera jasna, ja tutaj puszczam czerwone LEDy, tak? Mógłbym zrobić białe, ale wiecie, no jest jakiś klimat, jakiś kontrast. Dlaczego ja nie mam w świecie, który jest magiczny, światła, które byłoby magiczne? A jeszcze zapomniałem, słuszna uwaga, Froga, do indyjskiej świątyni Melitele w drugim sezonie. Brakuje tutaj spójności i ogólnej koncepcji, krótko mówiąc, kogoś, kto by mógł nad tym projektem stróżować i wiecie, być takim producentem wykonawczym, który jeszcze optymalnie, gdyby był Polakiem, znał oryginalnie sagę Andrzeja Sapkowskiego i zobowiązał się do tego, żeby to było dobre. A, przepraszam, jest taki producent wykonawczy, nazywa się Tomasz Bagiński. Więc może nie mówmy wyłącznie o Loren Histrich, która powinna się nazywać Fistek, tylko mówimy również o Tomaszu Bagińskim, który wpadł nomen omen w bagno i niestety nie jest w stanie z niego wyjść. Jakkolwiek zaczynał z wysokiego C i tworzył fantastyczne produkcje, Katedrę wspomnę chociażby, Legendy Polskie, które naprawdę są bardzo dobrze zrealizowane i oddają ducha słowiańskości, to niestety w tym momencie znalazł się w jakimś dziwnym momencie twórczości, gdzie tworzy jakiś rycerzy z odjaku, którzy nie mają żadnego sensu, a z drugiej strony dostajemy jeszcze na domiar wszystkiego i na domiar złego serial, gdzie miał być on lormistrzem i stróżować nad tym, żeby miało to jakiś sens. No i wreszcie Andrzej Sapkowski. Do Andrzeja Sapkowskiego miałbym w tym kontekście najmniej pretensji. Andrzej Sapkowski zainkasował pieniądze za licencję i kompletnie się nie interesuje tym, co tam się dzieje. Uważam, że między bajki należy włożyć dyskusję Loren Histrich na temat tego, że Andrzej Sapkowski cokolwiek z nią konsultował. Absolutnie i w 100% to nie wierzę. Ale tak, Raciavelli ma rację, przecież Wiedźmin trzeci sezon był zrobiony źle dlatego, tak samo jak Wiedźmin sezon drugi, że Tomasz Bagiński miał inny projekt, taki projekt od serca, wspaniały projekt, prawda? Rycerze Zodiaku, tak? Rycerze Zodiaku, Knights of Zodiac, wiecie jaki wyglądał ten projekt od serca? Ja wam pokażę jak wyglądał ten projekt od serca, może mi się nawet uda znaleźć trailer, mam nadzieję, proszę bardzo, jest official trailer, tylko nie mogę wam oczywiście puścić tego radośnie z... O, proszę bardzo, z muzyką, ale puszczę wam, tak wyglądał ten projekt, moi drodzy. Go, go, Power Rangers, tak wyglądał projekt Tomasza Bagińskiego, ten od serca. To jest właśnie to wspaniałe, przepiękne, więc w perspektywie tego muszę powiedzieć, że Zbroje Nilfgaardczyków wyglądają cokolwiek realistycznie, ale na pewno nie uwierzę w to, że sprawowana była jakakolwiek kontrola artystyczna i kuratela nad serialem wiedźmińskim. Reasumując, moi drodzy, spotykamy się w tym gronie za tydzień i postaramy się przebić przez 3 odcinki. Ja sobie oczywiście będę musiał je powtórzyć przed całym streamem, chociaż nie zakładam, żebyśmy powiedzieli sobie wiele nowych rzeczy, to będę starał się wydobyć dla was inne elementy i może naszą tradycją i zwyczajem ze streamów z Rings of Power, przepraszam, Rings of Power, zrobimy sobie jakiś mały skok w bok w stronę tekstów naukowych o światotworzeniu, żeby jeszcze wam dać jakiś bonusowy content poza tylko moją wściekłością, ale taką fanowską wściekłością, wiecie. Taką wściekłością fana, który idzie na Pyrkon i widzi zajebisty cosplay Leszego, dwumetrowy, z którym wszyscy się fotografowali, a potem odpala produkcję za miliony dolarów i dostaje slap in the face, aż mi zadzwoniło w uchu. Ale było to warte, ponieważ dokładnie się tak czuję, jak dostaję kolejny sezon serialu, w którym... to, co może być naprawdę naszym towarem eksportowym i niesamowitym polskim kapitałem kulturowym, w odróżnieniu od na przykład nielubianych przeze mnie, jak pewnie wiecie, powieści snoblistów, osobliwie Olgi Arystokarczuk, coś, co mogło pokazać, że popatrzcie, w Polsce pojawiła się bardzo ciekawa, postmodernistyczna, feministyczna fantasy, nowoczesna i to jeszcze w latach 90., to dostajemy coś, co jest po prostu generyczne. Dostajemy kolejną produkcję, która wygląda dokładnie tak samo jak Koło Czasu. I wreszcie ubolewam nad tym bardzo, że produkcje fantasy, które naprawdę kocham, ja wolę fantasy od science fiction, dlatego głównie na tym kanale są recenzje fantasy, a nie science fiction, idą cały czas w dół od Gry o Tron i w końcu usłyszycie ode mnie zdanie, że sezon 8 Gry o Tron jest dobry, ponieważ w perspektywie tego wszystkiego, co widzę, tam przynajmniej mieliśmy zachowane te pryncypia, które w przypadku fantasy powinny być. Realizm, dobre światotwórstwo, ale tak, oczywiście, że tam były bzdury różnego rodzaju fabularne, oczywiście, że spaprano różne postacie, ale przynajmniej jak na to patrzyłem,
od strony wizualnej czysto, to nie czułem obrzydzenia. I myślę teraz, że rozumiem trochę ludzi, którzy opowiadają mi, że oglądają Grę o Tron i nie wiedzą, o co mi chodziło z tym 8 sezonem. Zaczynam na to patrzeć troszeczkę inaczej, bo ta seria produkcji, które mamy, Koło Czasu, Ring of Power, Knights of Zodiac, wspomniane, przypominam, tak? Fantastyczne. I inne tego autoramentu. Wreszcie klasyka też fantasy, jako byłoby nie było, są Gwiezdne Wojny wbrew wszelkim pozorom, gdzie też zamiast magów dostaje jakiś najemników, bo tak, właśnie tego chcę po Gwiezdnych Wojnach. Więcej ludzi, którzy do siebie strzelają, a nie cholera jasna, rycerzy Sithów i Jedi, że w końcu nie będę już mieć tej mojej upragnionej fantasy. W związku z powyższym, jeżeli coś będziecie wy mieli z tego, to będziecie mieli moje zdenerwowanie. Więc dziękuję wam jeszcze raz, moi kochani, za przybycie. Dzisiaj krócej, ale przecież to recenzje, w związku z powyższym nie spodziewajmy się, że będziemy tutaj siedzieć bardzo długo. Mam nadzieję, że się wam podoba. Dajcie oczywiście znać później i sfeedbackujcie mnie, czy jest to coś, czego oczekiwaliście, czy chcecie czegoś więcej. Będziemy wracać do tego naszego cyklu jeszcze dwa razy przynajmniej, to znaczy na poczet kolejnych odcinków i później 27 lipca, kiedy wychodzi całość. Jeszcze raz do wszystkich apel, nie oglądajcie tego serialu do 27 lipca. Miejcie całość i miejcie kontrolę nad tym jako widzowie i omijajcie te odcinki, które się wam nie podobają, ponieważ nie zasługuje Netflix na to, żebyście w tym momencie włączali i jeszcze w dodatku poddawali się dyktatowi korporacji, która nie jest w stanie wypuścić tak, jak miała w swoim zwyczaju serialu w całości, tylko puszcza to w dwóch turach, żeby jeszcze nam wsadzić obrzydliwy cliffhanger, który jest slap in the face'em na drugą stronę mojej twarzy, jeszcze nie bolącej. Jak? Do następnego.